Wszystkich witam. Dzisiejszy webinar jest zorganizowany przez Wielkopolską Organizację Turystyczną i dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nazywam się Damian Michałek i dzisiaj będę Państwu opowiadał, jak można niskobudżetowo zrobić fajną promocję, ale że tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że nigdy nie ma bezkosztowej promocji naszego obiektu, miejsca, atrakcji turystycznej. Ale żeby cokolwiek zrobić, musi się pojawić jakaś oferta, oferta konkretna. Oferta, która dotyczy nie tylko Was, ale też i Waszej okolicy, Waszego otoczenia. Analiza potencjału turystycznego miejsca, bo oczywiście mówimy o turystyce i o tym, co się dzieje. Ja Państwu dzisiaj pokażę przykład miejsc, które na pewno warto wdrożyć u siebie, zobaczyć, że ta Wielkopolska jest atrakcyjna turystycznie, bo o tym wszyscy mamy pełną tego świadomość. Niestety mieszkańcy Polski często wybierają góry, Mazury i morze. My jako Skansen Holandia, Fundacja Holandia, zależy nam na tym, aby ta Wielkopolska w krainie stu jezior była jak najbardziej rozpoznawalna i promowana, dlatego też stworzyliśmy niejedną fajną ofertę i niejedną fajną promocję, o której chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Gdzie się znajdujemy? Przede wszystkim Państwo poznajcie miejsce, w którym się znajdujecie, czy to jest powiat międzyrodzki, szamotulski, nowotomyski. Poznajcie swoją ofertę, poznajcie swoją okolicę, zobaczcie, co możecie stworzyć wspólnie i razem, patrząc na to, co jest w najbliższej okolicy. Sprawdźcie, jakie macie atrakcje turystyczne w okolicy. To jest zawsze trzeba przy robieniu jakiejkolwiek promocji, czy jakichkolwiek wydarzeń, zobaczyć, co nasza okolica oferuje, ponieważ Wasz obiekt w pojedynkę ma zawsze mniejszą siłę, nazwijmy to, rażenia, niż jeśli stworzycie coś wspólnego. Więc gość, który do Was przyjedzie, on chce zobaczyć to, co u Państwa się wydarzy, to co u Państwa będzie. Jeśli jesteście agroturystyką, no to macie oczywiście fajne miejsce noclegowe, macie jakieś atrakcje z tym związane, macie, nie wiem, przykładowo własne produkty, świetnie, ale poszerzcie tą ofertę o kolejne atrakcje, czyli zobaczcie na przykład, czy w okolicy są ścieżki rowerowe, piesze, czy ścieżki Nordic Walking. Jeśli takie ścieżki są, to wyposażcie swój obiekt na przykład w kijki do Nordic Walking, czy chociażby zakupcie rower, który będzie u Was stacjonował, żeby goście Wasi mogli zwiedzić tą ścieżkę rowerową, pieszą czy Nordic Walking. Jeśli u Was nie ma restauracji, to zdecydowanie zachęcam do tego, aby poznać ofertę obiektów restauracyjnych, gastronomicznych, które są w Waszej okolicy, do 20-30 nawet kilometrów. Ale zróbcie to, proszę Państwa, na takiej zasadzie, że to Wy zweryfikujecie, czy dana restauracja, obiekt jest na pewno dobry, na pewno smaczny, że Wy będziecie mogli to osobiście polecić i sprawdzić, że ta restauracja, do której wyślecie Waszych gości, ona będzie taka, jak powinna być, bo często obiekty agroturystyczne, obiekty hotelowe czy obiekty turystyczne polecają miejsca, bazując na opiniach z Google. Te opinie z Google mogą być często różnie odbierane, jednemu będzie smakowało, drugiemu nie. Oczywiście tak może być też z naszą opinią indywidualną, ale ja zachęcam do tego, żeby jednak pojechać, sprawdzić, spróbować i polecać miejsca, które Wy sami odwiedziliście. Miejsca turystyczne, no właśnie, no jakie miejsca turystyczne macie, drodzy Państwo, w swojej najbliższej okolicy? To też trzeba sprawdzić i zweryfikować. My jesteśmy z powiatu międzyrodzkiego, czyli krainy stu jezior, i takich miejsc w krainie stu jezior jest kilkanaście, które my z pełną świadomością, jak do nas przyjeżdżacie, możecie obejrzeć. Na zdjęciu tutaj, które mamy, widzimy Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Miszkach. Genialne miejsce, gdzie mogą przyjechać nasi goście. Jeśli u nas przykładowo pogoda nie dopisuje, nie wiem, nudzą się dzieci chcą poznać inne atrakcje, albo co najważniejsze, goście są ciekawi, chcą poznać okolice, to wysyłamy ich do właśnie takiego miejsca jak Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, gdzie mogą zrobić na przykład warsztaty wikiniarskie, warsztaty robienia świeczek, zobaczyć i poznać starą szkołę, zobaczyć, jak wyglądał stary zawód fotografa czy sklep muzyczny, zobaczyć, jak wyglądał zawód kowala czy bartnika. Dlatego jadąc tam i zawsze polecając to miejsce, wiem, że nasi goście mają zajęty czas minimum od 1 godziny do 3 i będą zadowoleni. Czy to goście dorośli, czy to goście, czy jakieś tam, czy dzieciaczki. Oprócz tego zachęcam jeszcze zawsze, żeby pokazać miejsca, które są warte odwiedzenia, jak na przykład Muzeum Zamek Opaliński, czy same miejscowości jak Międzychucie, Raków, Szybsko Wielkie, czy Kwilcz. Oczywiście zawsze dodatkowym walorem i atrakcją jest, jeśli w naszej okolicy znajduje się jezioro lub las,
ale też sprawdźmy, jakie to jezioro jest, bo goście pytając o atrakcje w okolicy, zawsze pytają, czy jezioro jest czyste, czy ma, czy nie wiem, czy plaża jest strzeżona, czy kąpielisko jest dostępne, czy ta plaża w ogóle jest dostępna, czy ma pomosty. Zawsze, jeśli to będziecie polecać, to sprawdźcie i zweryfikujcie, bo tak jak u nas jest, są ponad 100, jest u nas ponad 100 jezior, więc ja mam swoje wybrane jeziora, nad które mogę polecić, jeśli ktoś chce wyjechać z Prosimia, wyjechać z Międzychodu czy z jakiejś innej miejscowości i chce zobaczyć, jak to wygląda u nas, więc ja mam kilka wybranych jezior, za które zawsze zachęcam. Las to oczywiście piękne lasy, otulina Puszczy Noteckiej, a w niej w okresie jesiennym grzyby, ale też trzeba zwrócić uwagę, jakie te grzyby w tych lasach się znajdują, bo wasi goście też mogą o to zadać pytanie. Jeśli będziecie mieć te wszystkie informacje, no to też zachęcacie gości do poszerzenia swojej oferty, bo macie wszystko u siebie kompleksowo. I wy tą ofertę możecie też wykorzystać dalej, promując i komunikując to w swoich social mediach, o czym zresztą będziemy mówili troszeczkę później. Miejsca i atrakcje turystyczne dla dzieci. To jest podstawa, jeśli wasza grupa targetowa, wasz target to są rodziny z dziećmi, to zawsze zwróćcie uwagę, co możecie zrobić w okolicy. U siebie oczywiście możecie zrobić jakąś atrakcję turystyczną typu kącik zabaw dla dzieci, o czym też sobie jeszcze będziemy opowiadać, ale warto zwiedzić, zobaczyć, co, gdzie w okolicy się znajduje. Czy to jakiś mini zoo, czy to jakiś park linowy, czy to jakaś inna atrakcja turystyczna związana z dziećmi, czy to jakiś kącik zabaw w mieście, na wsi, czy to jakieś fajne warsztaty. Sprawdźcie to i też miejcie tą informację u siebie i nawet w komunikacji mailowej możecie zawrzeć te informacje, żeby powiedzieć, co jest jeszcze w okolicy, jeśli wasza oferta na przykład jest skromniejsza. U nas fajnym przykładem i dobrej współpracy jest łowisko, które powstało kilka lat temu, to jest Osada Rybacka Sazan. Znajduje się w powiecie właśnie międzychodzkim, niedaleko Międzychodu. Naprawdę, słuchajcie, zwykłe łowisko na pierwszy rzut oka, gdzie jest woda, trochę rybek i możemy sobie połowić. Słuchajcie, stworzyli fantastyczne miejsce. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mają atrakcje i dla dzieci, i dla rodzin, i dla wszystkich fanów wędkowania, ponieważ dla dzieci mają na przykład golf na wodzie, świetny pomysł, żeby zająć dzieci, którym się znudziło wędkowanie. Oprócz tego mają swoją karczmę, gdzie możecie nabyć produkty związane z karpiem, bo to jest akurat łowisko typowo karpiowe, gdzie mają karpia przetworzonego tak naprawdę na wszystkie możliwe sposoby, razem z paprykarzem, z rybą w odcie, rybą w pomidorach, byśmy mogli wymieniać i wymieniać. Oprócz tego oczywiście mają wyroby z wieprzowiny, ale u nas jest taka zasada, że my zachęcamy, żeby goście, którzy mają ochotę wyjechać, połowić oprócz naszego jeziora, a chcą na przykład mieć pewniejszą, że tak powiem, chcą mieć pewność, że tą rybkę złowią na 100%, to właśnie wysyłamy ich tam i tam przyjeżdżają razem z całymi rodzinami, spędzają tam czas kilka godzin, świetnie się bawiąc, łowią rybę, którą następnie wypuszczają i mają cały czas świetną zabawę. Jak będą chcieli kupić rybę, oczywiście też mają taką możliwość. Dodatkowo Sazan jeszcze ma kilka domków i kilka pokoików na wynajem, z czego zachęcam, żeby też sobie zobaczyć i zweryfikować. Taka atrakcja jak łowisko ryb naprawdę jest świetnym miejscem. A przy okazji mogą te rybki czy jakieś produkty pojawić się u was na śniadaniach, gdzie możecie poczęstować tym swoich gości. Wypożyczalnia sprzętu wodnego, spływy kajakowe i paintball. To są takie atrakcje, które są, nie ma co ukrywać, są standardowymi atrakcjami, jeśli w okolicy macie oczywiście wodę, macie jezioro czy rzekę. Jesteśmy przecież częścią Wielkiej Pętli Wielkopolski, więc ta woda jest kluczowa w naszym województwie, więc zawsze gdzieś w niedalekiej odległości znajdują się jakieś wypożyczalnie sprzętu wodnego czy spływy kajakowe są organizowane, więc zachęćcie, weźcie ulotki, materiały i zostawcie to w swoim obiekcie. Paintball już wiadomo, że jest troszeczkę bardziej problematyczną atrakcją, bo musi być na przykład grupa minimum 10-osobowa, ale też poszukajcie kogoś, kto w swojej okolicy ma taką atrakcję i swoją ofertę poszerzcie właśnie o tego typu usługi. Jeśli ktoś z was, nie wiem, organizuje wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie, to ta atrakcja jest naprawdę fajna. Jak już państwo macie swoje atrakcje i znacie swoją okolicę i przygotowaliście jakby cały cykl, gdzie wasz gość może pojechać, co może zobaczyć, warto jest też stworzyć sobie ścieżkę gościa. Pewnie o tym będziecie mówić też i rozmawiać na kolejnym szkoleniu 2 grudnia, które się odbędzie, ale ja zachęcam, żeby przejść ścieżkę gościa w obiekcie, czyli państwo jako właściciele, jako menadżerowie, jako dyrektorzy swoich obiektów,
wcielcie się w rolę swojego gościa i przejdźcie swoje atrakcje, przejdźcie swoją ofertę krok po kroku i zobaczcie, czy ten gość będzie na pewno zadowolony, jeśli będzie chciał skorzystać. Bo często nam, osobom zarządzającym takimi obiektami, czy właścicielom, jest tak, że wydaje się nam, że jest wszystko super, że nasza oferta jest, przecież ona jest świetnie skreowana, ona jest szyta na miarę naszych gości. Nie do końca tak jest i nie zawsze tak jest, więc warto przejść się samemu, zobaczyć ścieżkę dostępu tego naszego gościa, zobaczyć, jak on to może odebrać, albo zachęcić też inne osoby z waszego otoczenia, które mają przejść i skorzystać z waszych atrakcji, czy to się wam podobało, nawet jako testerów nowej oferty. Weźcie osoby, które są gdzieś zaprzyjaźnione i niech one się wypowiedzą na ten temat. Jak już państwo wszystko macie stworzoną ofertę, znacie swoich sąsiadów, to teraz sobie musimy porozmawiać o sieciowaniu. Wszystko o tych elementach, o których mówię, to są elementy związane z marketingiem. Dlaczego mówię o tym? Ponieważ jest to marketing niskobudżetowy. Marketing, który pozwoli wam stworzyć ofertę przez sieciowanie, która będzie się rozchodzić z miejsca do miejsca. Czym jest tak naprawdę sieciowanie i jak się komunikować? Czyli mamy na przykładzie, macie państwo, będę tutaj cały czas szedł w kierunku agroturystyk czy miejsc hotelowych, macie agroturystykę, w pobliżu są, tak jak państwu wspomniałem, na przykład Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodnicze w Niszkach, Zamek Muzeum Opalińskich, plus do tego fajna restauracja, plus do tego jakiś park miniatur, a jeszcze dalej spływy kajakowe. Daję państwu gotową ofertę, którą możecie stworzyć. Wy, jako miejsce, które scala tą ofertę, wychodzicie z inicjatywą. To wy wychodzicie z inicjatywą do tych miejsc, które wymieniłem i proponujecie fajne warunki. I mówicie, aha, goście moi, którzy do was, do mnie przyjeżdżają, chcę, żeby korzystali z waszej oferty. Zróbmy małą współpracę. Współpracę oficjalną, gdzie się pochwalimy nią w social mediach i będziemy mogli powiedzieć o tym, co jest w okolicy, bo mi zależy na tym, żeby państwo, żeby goście, którzy przyjeżdżają do państwa, pojechali w różne miejsca, które są w okolicy. Czyli przykładowo dogaduję się z organizatorem spływów kajakowych, że moi goście na hasło na przykład chlebowy zakątek mają 10% rabatu od całej kwoty. W restauracji na przykład wiadomo, że branża turystyczna, gastronomiczna w ostatnich 2 latach dość mocno podupadła, ale zawsze te 5%, czy nawet jeśli lokal się na to zgodzi, 10% rabatu na to samo hasło. Kolejne Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej na przykład może zrobić dla was, nie wiem, dłuższy warsztat, czy jakąś dodatkową atrakcję w tej samej cenie, bo wiadomo, że trochę z obiektami, które należą pod samorząd, będzie trudniej wynegocjować rabat. Ale jest to jakaś forma współpracy, gdzie możecie to zrobić jak najbardziej. To, co państwu powiedziałem, stworzenie ciekawej oferty dla swoich gości, to jest to, że wy złączycie tą całą ofertę i gość, który do was przyjedzie, dostaje gotowca. Gotowca, gdzie on może się udać, co może zrobić i to działa w drugą stronę. Obiekty, które przyjadą, goście, którzy przyjadą na przykład do Centrum Edukacji, czy do tej fajnej restauracji, czy do tego pana od spływów kajakowych, będą szukać miejsca, gdzie mogą przenocować. Więc w drugą stronę to też działa, że wszyscy partnerzy mogą do państwa przyjechać z 10% rabatem i mogą zobaczyć, co macie ciekawego. Ale tutaj mówimy o ofercie na obecnie ogólnej, czyli takiej, która mówi o atrakcjach, które są jakby komercyjnymi, które zarabiają i są na co dzień. Ale w wielu przypadkach jest tak, że jesteśmy przykładowo agroturystyką, która jest w małej wiosce, gdzie nie ma potencjału turystycznego. Ale obok sąsiad ma gospodarstwo rolne, jest przychylny, żeby pokazać swoje krowy, żeby pokazać swoje konie, pokazać kury. Jest to fantastyczny element dla rodzin, szczególnie z dziećmi, gdzie przyjeżdżają dzieci. Doskonale państwo wiecie, że rodziny z dziećmi, które przyjeżdżają z większego miasta, to dzieci średnio już widziały, jak wygląda dojenie krowy, czy jak wygląda sama krowa na żywo, czy jak wyglądają kurki, czy karmienie kur. Ja osobiście, oprowadzając po skansenie Holandia, mamy też chociażby zagrodę z kurami i często słyszę, jak przyjeżdżają do nas grupy i wycieczki, że skąd na przykład są pieniądze? Pieniądze są z bankomatu. Skąd jest mleko? No mleko jest ze sklepu, tak samo jajka. Więc państwo, tworząc tą ofertę, zobaczcie, co macie w okolicy, coś, co jest proste, banalne i na co się zgodzi wasz sąsiad, partner, czy ktokolwiek jest w okolicy, może to stworzyć, żeby ustalić, że podczas na przykład, nie wiem, raz w tygodniu wasi goście mogą przyjść i zobaczyć, jak wyglądają właśnie te elementy związane z krówkami, konikami i kurkami. Jeśli może gdzieś macie jakąś pracownię garncarską w okolicy,
zwróćcie się z zapytaniem do takiej osoby, do takiej firmy, że będziecie przysyłać im swoich gości na właśnie warsztaty garncarskie. Znowu z jakimś małym rabatem i w drugą stronę niech to też działa, że jest tam fajne miejsce, gdzie mogą się przenocować. Wyplatanie wikliny, identycznie ten sam sposób. Nowy Tomyśl, okolice to są miejsca, gdzie wiklina króluje i tych atrakcji jest dużo. Północna, zachodnia, Wielkopolska ma to do siebie, że mamy bardzo dużą różnorodność. Zresztą cała Wielkopolska ma to do siebie, że jest różnorodna i wszędzie możemy znaleźć kogoś, kto może mieć ciekawą atrakcję turystyczną wokół nas. I to wszystko buduje wam ofertę, którą wy później marketingowo ubierzecie tak, jak będzie wam to pasowało, ale im więcej o was osób się dowie, tym dla was lepiej. Ważnym elementem marketingu są produkty spożywcze. Dlaczego? Ponieważ goście kupują wspomnienia. Odwiedzając was czy wasze miejsce, będą chcieli spróbować czegoś lokalnego. Takie lokalne produkty, jeśli jesteście rolnikami, możecie wyprodukować sami, oczywiście z odpowiednimi dokumentami, które możecie uzyskać w weterynarii, ale jeśli nie macie, a obok gdzieś jest jakiś rolnik, producent rolny, czy ktoś na przykład z sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolska, który ma ten certyfikat, znaczek i jest elementem, że jest firmą czy gospodarstwem rolnym, że ta jakość produktu jest bardzo dobra, wciągnijcie to do swojej oferty, zakupcie od nich produkty i częstujcie gości na swoich śniadaniach, czy to mlekiem krowim, czy to serem podpuszczkowym, czy to serem żółtym, czy zwykłym serem białym. W sezonie letnim kupujcie od lokalnych producentów, dostawców warzywa, owoce. Gospodarstwa agroturystyczne bardzo często produkują też swoje masło, przetwory, czy nawet pieczywo. Przecież pieczywo to jest element, który, produkt, który jest na skalę, że tak powiem, światową bardzo znany, jeśli chodzi o Polskę. Goście, którzy przyjeżdżają czy to do Holandii, czy do chlebowego zakątka, oni ten chleb zabierają ze sobą do domu, zabierają go ze sobą i go wspominają w naszych opiniach, w naszych komentarzach, piszą o tym, jaki ten nasz chleb był dobry i oni zabierają ze sobą wspomnienia. I na tym też Państwu powinno zależeć, tworząc ofertę. Tak jak już powiedziałem, stwórzcie jedną wspólną ofertę, na której każdy zarobi i nikt nie będzie Państwu zazdrościł. Doskonale wiemy, że w mniejszych miejscowościach, gdy nasz biznes idzie, zaczynają nam sąsiedzi zazdrościć, że nie wiem, że zrobiliśmy tak i mamy sporo gości, jak to zrobiliśmy, przecież pewnie jesteśmy i tworzą nie wiadomo jakie historie. Kompletnie ja jestem tego największym przeciwnikiem, bo jeśli Państwo zarabiacie, to dajcie zarobić też sąsiadowi, dajcie zarobić komuś, kto jest w najbliższej okolicy. Podzielcie się tym gościem, tym klientem, żeby każdy był zadowolony, żeby ta partnerstwo, współpraca, żeby to wszystko razem ze sobą jak najlepiej działało i funkcjonowało. Ja chcę teraz Państwu jeszcze pokazać miejsce, które stworzyłem tak naprawdę w zeszłym roku, budowaliśmy je przez kilka lat, ale stworzyliśmy miejsce, które nazywa się Gościniec Chlebowy Zakątek. On jest dokładnie w miejscowości Białobłoty, czyli w takim, się zawsze śmieję, Trójkącie, Pleszew, Kalisz, Konin, mniej więcej w tamtych okolicach. Stworzyliśmy to miejsce na bazie historycznej naszej rodziny. Było to miejsce, w której mojej partnerki, babcia, w którym mieszkała. Był to obiekt powojenny, który nawet przedwojenny, który był zniszczony i postanowiliśmy go wspólnie odbudować. Miejscowość Białobłoty to nie jest miejscowość, która jest turystycznie rozpoznawalna na mapie Polski. Piękne okolice, lasy, pola, czyli tak naprawdę polska wieś. I chcieliśmy zwiększyć atrakcyjność tego miejsca. W zeszłym roku w czerwcu, 20, dokładnie 1 czerwca, otwieraliśmy nasz obiekt i przyjmowaliśmy pierwszych gości. Zależało nam na tym, że tworząc ten obiekt, chcemy stworzyć miejsce, które będzie docierało do konkretnej grupy docelowej, czyli głównie rodziny z dziećmi, plus do tego osoby dorosłe, które chcą wypocząć razem ze swoimi przyjaciółmi weekend. Bo idea jest taka, że wynajmujemy całość na wyłączność. I teraz, żeby zachęcić gości do korzystania z naszej atrakcji, z naszej oferty, stworzyliśmy miejsce, które jest bardzo klimatyczne. Bardzo klimatyczne oprócz tego, że nawiązuje do tradycji i do produkcji chleba, przetworów i wszystkiego, co z tym związane, ale sam środek postanowiliśmy zrobić i stworzyć indywidualnie. Nie mieliśmy żadnego projektanta, nie mieliśmy nikogo, wszystko tworzyliśmy sami. Tą cegłę, którą Państwo widzicie na ścianie, to była cegła, którą rozebraliśmy z jednego domu rodzinnego,
którą sami wyczyściliśmy, pocięliśmy i położyliśmy po to, żeby też nawiązywała i żeby pokazywała, że ta cegła jest stąd, że ona została rodzinnie zrobiona i że nawiązuje. Gości takie rzeczy interesują, co to był za dom, co się wcześniej działo. Cały klimat jest zrobiony w takim troszeczkę klimacie loftowym. To się gościom bardzo podoba, że ten dom nie jest taki standardowy, że wchodzimy i wszystko jest takie poukładane jak, nie wiem, szablon z gotowego projektu, tylko zrobiliśmy to wszystko indywidualnie i to ich bardzo mocno zachęca. Plus do tego w całym gościńcu znajdują się różne zdjęcia mojej partnerki babci właśnie przy produkcji chleba, co też gości interesuje. No dobrze, ale jeśli mamy już sam dom, mamy fajnie wyglądający dom, który możemy wynająć i teraz weźmy sobie pod uwagę to, że robimy ścieżkę gościa, który ma do nas dotrzeć, który ma u nas spędzić czas. Jesteśmy w miejscowości Białobłoty, gdzie do najbliższej, do większego miasta, czyli do Koniny, mamy jakieś 35 km. I co chcemy robić oprócz spacerów, oprócz jakichś dodatkowych atrakcji, które mamy na przykład chociażby w Pyzdrach, jeśli chodzi o tą część Wielkopolski, właśnie spływy po Warcie, czy same Pyzdry, które są bardzo ładne. I mamy taki okres letni, to oczywiście sobie świetnie poradzimy z ofertą i z atrakcjami, które są w okolicy. Okres jesienny podobnie, ale okres zimowy już nie jest tak łatwy. Więc teraz co zrobić, żeby nasz obiekt przyciągał gości? Bo gość patrzy najpierw po stronie obiektu, co możemy zrobić, a następnie patrzy, jaka jest oferta wkoło. Więc my zainwestowaliśmy i postanowiliśmy zrobić przepiękny ogród z atrakcjami, czyli altana grillowa i balia ogrodowa. To, co Państwo widzicie, to jest gorąca bania, która jest znowu kolejnym elementem. Ona nie jest podgrzewana elektrycznie ani gazowo, tylko zależy nam na tym, że goście, którzy do nas przyjeżdżają, mają sami rozpalić tą balię, żeby się też nauczyć, żeby przygotować i żeby docenić, że ta balia została przez nich zrobiona. Nie podgrzewają sobie tą wodę przez na przykład 2-3 godziny, bo tyle czasu trwa podgrzanie tej wody, a następnie z nich wieczorem korzystają. Relaksują się, zrobiliśmy fajne oświetlenie i goście, którzy do nas przyjeżdżają, przede wszystkim korzystają z ciszy, spokoju, siedząc w Bali, widzą bezpośrednio gwiazdy. A co ciekawe, dlaczego zdecydowaliśmy się na Bali, a nie na jacuzzi? Dlatego, że jacuzzi doskonale Państwo wiecie, bombluje. Okej, fajny efekt, ale jest głośny. Więc bardzo mocno nam przeszkadza w całym czerpaniu ciszy, relaksu i wszystkiego, co z tym związane. Więc postanowiliśmy, że zrobimy Bali. Dodatkowo w naszej ofercie od tego roku chcieliśmy, nasi goście mówili, a może byście zrobili jakieś leśne spa, cokolwiek. W związku z tym, że byliśmy, że jesteśmy nowym obiektem, no to nie od razu Rzym zbudowano, postanowiliśmy wprowadzić ofertę masaży. Ale każdy z Państwa teraz sobie powie, że no tak, ale to się wiąże z zatrudnieniem pracownika, że trzeba kogoś poszukać i jest to problematyczne. Kompletnie nie. Państwa oferta zaczyna być szersza, jak znowu nawiążemy do tego sieciowania, czyli poszukamy firmy, która dla nas może świadczyć usługi. I tak znaleźliśmy taką dziewczynę, która świadczy dla nas usługę masaży. I te masaże robi na zewnątrz, w okresie letnim, kiedy jest ciepło i przyjemnie, goście korzystają z aury, relaksują się na dworze, w słoneczku, a w momencie, kiedy jest brzydka pogoda, czy jest zimno, no to korzystają z pomieszczenia, które zostało przygotowane, mamy różnego rodzaju masaże. I to jest osoba zewnętrzna, która przyjeżdża i korzysta jakby z naszej infrastruktury, ale wykonuje tą usługę dla nas. Też mamy zrobioną współpracę, partnerstwo i to działa w dwie strony. Jeśli jacyś goście szukają noclegu, to wysyła ich do nas, a jak goście szukają masażu i są z okolicy i mogą do niej podjechać, to jak najbardziej przekierowujemy ją dalej, taką osobę do naszej koleżanki Darii. Jeśli Państwa obiekt nie ma restauracji, no to też zachęcam do poszukania cateringu, firmy cateringowej, która może dostarczyć pełne wyżywienie, śniadanie, obiad, kolację, szczególnie w okresie świątecznym czy wielkanocnym, fajnie się to sprawdza. Spływy kajakowe, to już Państwu powiedziałem, to jest element, który jak najbardziej przyciąga. Dodatkowo w ofercie możecie stworzyć warsztaty kulinarne i tak samo możecie skorzystać z firmy zewnętrznej, a możecie przecież i sami zrobić warsztaty pieczenia chleba, wypiekania ciast, pierników i tych wszystkich różnych rzeczy. Jest tego mnóstwo, które możecie wymyślić, aby poszerzyć swoją ofertę. Spacery po lesie i polach, no to jest coś, co nie wymaga żadnego zaangażowania finansowego. Joga jest elementem, jeśli Państwo chcecie i sami korzystacie, to zachęćcie gości, żeby też skorzystali w Waszych obiektach z elementu jogi. Ważnym elementem, aby w każdej atrakcji turystycznej, bez znaczenia, czy to jest muzeum, czy to jest agroturystyka, restauracja, cokolwiek,
które ma jakiekolwiek pomieszczenie, zróbcie mały kącik dla zabaw, zabaw dla dzieci. To jest zawsze element, gdzie jeśli rodzic jest zainteresowany jakimś tematem, chętnie pójdzie do kącika zabaw z dzieckiem, będzie rodzic miał troszeczkę spokoju, a dziecko się zajmie. Co ważne, w tym kąciku zabaw dla dzieci postawcie na atrakcje, które są związane z wami, czyli jakaś kolorowanka, jakieś puzzle, memory, cokolwiek, co może zainteresować waszych małych gości, którzy będą brać też wspomnienia, a rodzic zwróci na to uwagę. Dla dorosłych sugeruję, żeby w waszych obiektach pojawiły się też gry planszowe czy gry plenerowe, które możecie spokojnie zrobić samemu na bazie na przykład podchodów. Jeszcze szybko chciałbym Państwu pokazać Holandię. Holandię pewnie bardziej znacie niż gościniec chlebowy zakątek. Nawiązywaliśmy w Holandii ją tworząc do kultury osadników holenderskich, do menonitów, którzy przybyli w XVI wieku, w połowie XVI wieku do Wielkopolski i ściągnięci zostali przez biskupów poznańskich, aby rozwijać rolnictwo w Wielkopolsce. I Holandia została stworzona właśnie na tej bazie, tworząc skansen, park miniatur i różne elementy. To są elementy, które oprócz hotelu, restauracji, jeziora przyciągają do nas gości, grupy, rodziny z dziećmi, ale też szkoły i czy przedszkola, czy jakieś wycieczki. Pokażę Państwu kilka atrakcji, które my stworzyliśmy na bazie Holandii, które są właśnie takim elementem, bo zależy nam na tym, że kraina z jeziorem ma się jak najbardziej rozwijać. Co za tym idzie, mamy zasadę, że goście, którzy przyjeżdżają do nas, mają pojechać w inne miejsca i zobaczyć, co jest w okolicy, ale w drugą stronę oni też oprócz hotelu, restauracji, czy tam miejsc noclegowych, restauracji, basenu, mają zobaczyć, że mamy większy potencjał, mamy potencjał turystyczny, że mogą przyjechać do nas chociażby na jeden dzień, wypijając tylko i wyłącznie kawę w naszej restauracji, nie muszą korzystać z całej oferty, nie muszą być gośćmi hotelowymi, żeby można było zobaczyć i poznać kulturę osadników holenderskich, bo na tym nam bardzo zależy, żeby ta kultura osadników holenderskich była w pełni świadoma wśród mieszkańców Polski i nie tylko. Więc stworzyliśmy skansen miniatur, który nawiązuje właśnie do kultury osadników holenderskich. Składa się z kilkunastu domków, typu dom Langhof, dom podcieniowy, zagroda holenderska, czy chata holenderska. Jak Państwo do nas przyjedziecie, to bardzo chętnie o nich opowiem. Stworzyliśmy też elementy, które są związane z młynarstwem, czyli mamy na naszym obiekcie trzy wiatraki już obecnie. To jest wiatrak typu Holender z 1860 roku, Paltrak, którego historia sięga 1754 i na zdjęciu, które Państwo widzicie, wiatrak Koźlak z 1882 roku. To są młyny, które zostały zrewitalizowane, przewiezione, odbudowane. Każdego jego historia jest inna, ale to są kolejne wabiki dla naszych gości, którzy chcą skorzystać i chcą poznać, czym było, jak wyglądało młynarstwo, czym zajmował się młynarz i wszystko, co związane z młynarstwem. Każdy młyn jest wyposażony w Muzeum Młynarstwa. Mamy też odwiedziny z młynarzem Krzysztofem, który oprowadza w stroju młynarza, który jest ogromnym pasjonatem. Tu Państwo widzicie akurat Koźlaka, który jest inwestycją z tego roku, który wygląda na nowy, ale jak wejdzie się do niego do środka, to czuć bardzo duży powiew historii. Zresztą jak przyjedziecie, to zobaczycie sami. To jest to, o czym wcześniej wspomniałem, czyli piec chlebowy i wędzarnia to są elementy, które przyciągają gości. Czyli jak mamy w naszym przypadku wiatrak, to stworzyliśmy ofertę warsztatów pieczenia chleba i wędzenia wędlin. Każdy gość może przyjechać i dlatego też zależy o stajni, zależy nam o tych atrakcjach wszystkich, które są. Dobrze Państwo, jeśli Państwo już macie stworzoną ofertę turystyczną i macie potencjał, to teraz możemy zająć się turystyką. Czyli jak ją zrobić nisko sztampowo i nisko promocyjnie, to są elementy związane chociażby z przewodnikiem i stworzeniem przewodnika typu mapa. Taka mapa, która tutaj jest widoczna, ona jest tak naprawdę bardzo nisko kosztowa, bo zależnie od producenta taka mapa może kosztować od 1000 do 2 zł w ilości 1000-2000 egzemplarzy. Więc zachęcam, żeby stworzyć taką mapę turystyczną, żeby pokazać, co jest ciekawego w okolicy i też, żeby stworzyć to sieciowanie, o którym wcześniej wspominałem. I teraz przechodzimy już w końcu do, jak Państwu powiedziałem, o ofercie, o tym, co możemy stworzyć. Przechodzimy do marketingu otoczenia. Czym jest ten marketing otoczenia i jak go wdrożyć w naszych obiektach, w naszych działaniach, żebyście Państwo mogli jak najbardziej
zaangażować swoje otoczenie i żeby niskobudżetowo stworzyć promocję. Czym jest marketing otoczenia? Zaangażowanie, interakcje dotyczące marketingu otoczenia, czyli tak naprawdę możemy sobie wprost powiedzieć, że obecny marketing, który my znamy, Państwo ten marketing otoczenia jak najbardziej i bardzo często robicie i wykorzystujecie. Więc tradycyjne formy marketingu są już troszeczkę przestarzałe, czy jakieś banery, roll-upy, czy jakieś kampanie informacyjne chociażby, nie wiem, na przystankach autobusowych, to są elementy, które w żaden sposób nie angażują naszego otoczenia. To są elementy tylko informacyjne, my je przyswajamy i na tym kończymy. Dlatego warto stworzyć promocję taką, która będzie jak najbardziej angażowała naszych potencjalnych odbiorców. Państwo pewnie niejednokrotnie to robicie i tylko nie wiedzieliście nawet, że takie działania robicie przez ambient marketing, czyli marketing otoczenia. Ten marketing otoczenia działa bezpośrednio na naszych potencjalnych gości, na naszych potencjalnych klientów, których chodzi o to, żeby zaangażować. Jak ich zaangażować? Zaangażować ich przede wszystkim przez interakcje i działania, które są związane. Jak Państwo zresztą zobaczycie sobie i cofniemy się do 2003 roku, gdzie pierwszy taki marketing otoczenia pojawił się poprzez reklamę Heja. Pewnie Państwo znacie takie miejsca, taką kampanię reklamową. 2003 rok, gdzie na billboardach, na różnych reklamach telewizyjnych, a przede wszystkim w sieci zrobiło się zaangażowanie, ponieważ pojawiła się na różnych materiałach promocyjnych reklama Heja, czyli taka łapka, która była jeszcze bez nazwy. I tam było odliczanie czasu, kiedy będzie opublikowana informacja, co to jest. Zaangażowali swoich potencjalnych klientów czy odbiorców do tego, że ich zainteresowali. Wtedy w 2003 roku była sieć internetowa jeszcze nie tak rozwinięta, ale przez takie komunikatory jak Gadu-Gadu, Tlen, czy przez jeszcze wtedy były czaty, było bardzo duże poruszenie, o co w tej reklamie w ogóle chodzi. Jak tą reklamę, o co chodzi, kto to stworzył, dlaczego, więc automatycznie był to marketing szeptany i marketing, którym wy mogliście wykorzystać. No i teraz jak taki przykład wykorzystać u siebie? No właśnie, jak to wykorzystać? Ja będę mówił na dzisiejszej konferencji, na dzisiejszym webinarze o tym, że o swoich doświadczeniach, które miałem i też zachęcam Państwa do tego. Ja stworzyłem imprezę Holenderski Poznań, która była całkowicie z minimalnym budżetem marketingowym i promocyjnym. Postanowiliśmy pokazać kulturę osadników holenderskich na rynku starego, na rynku w Poznaniu, na płycie Starego Rynku, gdzie zaangażowaliśmy naszych partnerów, czyli Centrum Edukacji Regionalnej. W Niszkach poprosiliśmy o współpracę Zespół Koźlarski, zainteresowaliśmy Koło Gospodyń Wiejskich warsztatami kulinarnymi i stworzyliśmy miejsce i imprezę, która miała pokazać, czym jest Kraina Stu Jezior, powiat międzychodzki i wszystko, co z tym związane. To jest właśnie marketing otoczenia, żebyście Państwo stworzyli coś, co Was jak najbardziej zaangażuje, co Wam będzie pozwoliło zaangażować te osoby. Nie tylko przez marketing w postaci, nie wiem, strony internetowej i kampanii reklamowej, bo o to w tym szkoleniu chodzi, żebyście Państwo wiedzieli, jak wykorzystać swój potencjał, potencjał swoich partnerów i stworzyć coś fajnego. I właśnie to jest marketing otoczenia, gdzie tworzycie imprezę, wydarzenie, na które zapraszacie ludzi, którzy Was otaczają, czyli przechodniów. I teraz jeśli ktoś nie wie o tym wydarzeniu, a zobaczy, będzie chciał podejść, będzie chciał skorzystać, będzie chciał zrobić sobie zdjęcie, będzie chciał poinformować kolejne osoby, że to wydarzenie jest i robi się tutaj nam kolejny marketing, czyli marketing szeptany. My tą imprezę robiliśmy przez 2 dni i pierwszego dnia goście, którzy nie wiedzieli, bo nie mieliśmy kasy po prostu na marketing, na zrobienie kampanii promocyjnej w mediach, przechodni, którzy byli na płycie Starego Rynku, oni się angażowali, oni poświęcali swój czas, słuchali muzyki, słuchali warsztatów, nie słuchali, tylko brali udział w warsztatach, czy to w wikliniarskich, czy tam jakichś związanych z wyżywieniem, czy chociażby sobie robili zdjęcia i wrzucali w internet, mówiąc i podpisując Holenderski Poznań, hashtag Holenderski Poznań. Kolejnym elementem na marketing, na tani marketing, na niskobudżetowy marketing jest stworzenie, okej, fajnej imprezy, ale wy musicie pracować z lokalnymi dziennikarzami.
dziennikarzami, którzy będą chcieli o was napisać, ale tak, żeby to było nisko kosztowo. Bo tutaj mówimy cały czas, jeśli ktoś ma duży budżet, będzie sobie mógł pozwolić na to, że może wydać niezliczone ilości i ta kampania informacyjna dotrze do wielu osób. Szum medialny można zrobić na dwa sposoby. Czyli pierwszy sposób, o którym powiedziałem, wydając budżet i robiąc kampanię nie wiadomo jaką, a tego oczywiście każdy z nas tego nie chce. A drugi sposób to jest współpraca partnerska, czyli akcje promocyjne w formie ciekawych eventów. Na przykład, drodzy Państwo, robicie event, robicie konkurs nalewek, robicie jakiś konkurs, nie wiem, dla dzieci, wystawę, cokolwiek wymyślicie w waszym obiekcie, co jest związane z waszym obiektem i zaangażujcie prasę. Zaangażujcie lokalnych dziennikarzy, którzy będą chcieli przyjść, zobaczyć, zanim wy w ogóle wpuścicie do waszego, na przykład na waszą wystawę, czy na jakiś tam event, który stworzycie, że będziecie chcieli, zanim wpuścicie w ogóle osoby, które będą mogły z tego korzystać. Zaproście dziennikarzy, zaproście, zróbcie małą degustację, pokażcie, co wy chcecie stworzyć, niech o was opiszą, niech o was napiszą, niech pokażą, że ta forma promocji jest. Tylko że pamiętajcie, jest jedna zasada. Najpierw, żeby coś otrzymać, trzeba coś dać. Czyli wy ich zapraszacie, dajecie im, pokazujecie, że mają to indywidualny, poświęcony czas, a następnie oni się odwdzięczają jakimś fajnym artykułem, promocją, czy to lokalny portal, czy to jakaś lokalna gazeta. Pamiętajcie, żadne medium, które jest, nie wolno pominąć. Czy to będzie mały, czy to będzie wielki, zachęcajcie ich, bo każda reklama, która jest darmowa, jest zawsze dobrą reklamą. Marketing otoczenia to jest też dłuższy kontakt. Należy zwrócić uwagę, czy nasz klient, gość poprzez konieczne, czy będzie chciał wziąć udział w waszym wydarzeniu. Może być tak, że nie będzie chciał wziąć udziału w waszym wydarzeniu, że on będzie go obserwował z daleka, ale będzie się jemu przyglądał. I to jest też bardzo ważne, ponieważ on zrobi zdjęcie, on zrobi jakiś materiał, relacji, oznaczy was i będzie to się działo wszystko w social media. Powiedzmy sobie wprost, że większość naszych kampanii reklamowych możemy podzielić na te w internecie i na te bezpośrednie. Te bezpośrednie są o tyle łatwe, że macie bezpośrednią interakcję z danym gościem, klientem, możecie porozmawiać, możecie posłuchać jego opinii i możecie jak najbardziej zastosować w tej rozmowie indywidualnej, żeby go ściągnąć do siebie. W kampaniach reklamowych już jest to o wiele trudniejsze, ale w ostatnim czasie trafiłem na ciekawe miejsce, jakim był obiekt, który nazywa się Skansen Beach, właśnie niedaleko Konina. I oni postanowili stworzyć promocję, która już u nich akurat jest, z tego co się dowiedziałem, jest od kilku lat. Stworzyli wioskę Świętego Mikołaja. Ta wioska Świętego Mikołaja jest elementem marketingu otoczenia, ponieważ stworzyli to w taki sposób, że wejście na teren skansenu jest bezpłatne, że można skorzystać z wioski, można zrobić sobie zdjęcia. Zresztą tutaj Państwo na tej prezentacji widzicie kilka jakichś pomysłowych elementów, o których też sobie za chwileczkę powiemy. Na przykład jelonki czy bałwan, który został zrobiony z drewna, świetnie wygląda, jest to nisko budżetowe, bo wiadomo, jeśli mamy kupić atrakcje dmuchane, one też nie są klimatyczne w żaden sposób, a tutaj są zrobione stylowo, fajnie i bardzo pomysłowo. To jest właśnie marketing otoczenia, że Państwo tworzycie w jakimś obiekcie atrakcję, przykładowo wioskę świąteczną, wioskę Mikołaja i tworzyć atrakcje, na których oczywiście też możecie dodatkowo zarobić, bo tu są elementy zarobkowe takie jak zdjęcie z Gwiazdorem czy tam z Mikołajem, fotobudka 360 stopni, gdzie możecie sobie zrobić film i to też jest odpłatne. Oczywiście wszystkie magnesy, materiały promocyjne, czy chociażby kwestia żywieniowa czy napojów. To są elementy, które są dodatkowo płatne i oni na tym jak najbardziej zarabiają. Samo wejście do skansenu jest bezpłatne, robią marketing otoczenia, potencjalni goście, klienci odwiedzają ich, bo tam są fajne atrakcje, fajnie to wygląda, fajnie wygląda zdjęcie i następnie goście ich cały czas odwiedzają. Ta atrakcja trwa mniej więcej od połowy listopada do świąt i każdy, kto przyjeżdża, może sobie zrobić. I oni jeszcze zastosowali jeden fajny element, co Państwo widzicie, czyli dwie ścianki. Jedna ścianka, gdzie jesteśmy, może to mniej widać, ale jest ciasteczkowy, nazwijmy to potwór, bazując na Shreku, jest tam ciasteczkowy potworek, w którym możemy sobie zrobić zdjęcie i jest napisana nazwa miejsca i to jest wrzucane w social media, więc automatycznie jest informacja, gdzie to się znajduje i kolejni potencjalni goście i klienci chcą do was przyjechać,
Druga to jest ramka ze zdjęciem, która jest bardzo popularna i w wielu miejscach się mieści, gdzie to jest marketing, gdzie goście wchodzą, robią zdjęcie i znowu wrzucają to w różne miejsca, które są w social mediach i napędza to nam kolejnych dodatkowych klientów. Drodzy Państwo, to nie są wysokobudżetowe elementy marketingu, ponieważ taka ramka to jest koszt 100-150 zł, troszeczkę droższa będzie ta wystawka z tym ciasteczkowym potworem, ale to są takie pieniądze, które naprawdę Wam się zwrócą w jak najbardziej pozytywny sposób, bo goście budują wspomnienia i budują relacje. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że tak naprawdę w tym marketingu otoczenia możemy zrobić mnóstwo rzeczy. To jest studnia bez dna. Tylko pamiętajcie zawsze, że ona musi być zrobiona ze smakiem i dostosowana do waszego otoczenia i do waszych potrzeb. Nietypowy marketing. Pamiętajcie, że tworząc to, musicie zrobić sobie pewien plan i harmonogram działania. Jeśli macie pomysł na nietypowe działanie marketingowe, to trzeba je rozłożyć na czynniki pierwsze. Przede wszystkim, drodzy Państwo, jak robicie cokolwiek, musicie dostosować sobie grupę docelową, czyli kto jest w Waszej grupie docelowej. Czy to są rodziny z dziećmi, seniorzy. Pamiętajcie, że jak zrobicie kampanię, czy zrobicie jakąś atrakcję dla wszystkich, no to może być różny efekt. Bardziej się skupcie na konkretnej grupie docelowej, czyli tak jak na przykład ta wioska Mikołaja, ona jest dostosowana w 90% do dzieci. 10% to są elementy zarobkowe dla osób dorosłych, znaczy to są elementy zarobkowe na osobach dorosłych, a przyciągają tam dzieciaki. Więc wy też się zastanówcie, jak to chcecie zrobić, żeby ten marketing był dla was jak najlepszy i jak najkorzystniejszy. Czy nasz pomysł wpisuje się w naszą grupę docelową, naszych klientów? No to już musicie sobie ustalić. Jeśli Skansen Beach przykładowo ma grupę docelową, w którą są dzieci, a zarazem dorośli, którzy mogą zostawić kilka słów, to jak najbardziej jest to plan. Czy nasz plan jest spójny z naszym miejscem? W przypadku tej wioski Mikołaja świetnie się wpisuje, bo wykorzystali wszystkie możliwe elementy, które są, czyli stare sanie, wiatę, jakąś stodołę i zagospodarowali to w taki sposób, że naprawdę to przyciąga oko i warto pojechać i zobaczyć. Przedstawcie, zanim już zaczniecie promocję, będziecie mieli wszystko z tym związane, przedstawcie swój pomysł kilku różnym osobom. To, co mówiłem, ta ścieżka doświadczeń, ta ścieżka, która mówi o tym, gdzie i co warto zrobić, dajcie to potencjalnemu koledze, koleżance, pracownikowi i jeszcze osobom niezwiązanym, niech oni wypowiedzą się na swój temat. Pamiętajcie, że na temat tego projektu, tej kampanii, tej reklamy, pamiętajcie, że marketing i informacja zwrotna, którą dostaniecie, czy nawet konstruktywna krytyka, ona tylko i wyłącznie wam poprawi wasz odbiór dalszy. Nie obrażajcie się na to i się na to też nie denerwujcie, że ktoś wam zwróci uwagę, że można by było to zrobić inaczej. Przedyskutujcie, przemyślcie i ewentualnie to poprawcie i możecie to wdrożyć. Kolejnym niskobudżetowym elementem są gadżety reklamowe, czyli Państwo to pewnie doskonale znacie, magnesy, puzzle, kolorowanki i lokalne produkty. To jest to, o czym mówiłem. Magnesy są zawsze elementem, gdzie zbieracze magnesów na ogłówkach będą chcieli taki magnes zakupić, czy to będzie nazwa logo, czy jakiś obrazek, czy cokolwiek. Puzzle to jest element, który zawsze trafia w dzieci, ale puzzle związane z waszym obiektem, z waszym miejscem, z jakimś fajnym zdjęciem, które macie, które będzie można rozłożyć, będzie w sprzedaży w waszym obiekcie. Pomoże wam to dołożyć kilka złotych do waszego budżetu, a przy okazji idzie marketing, ponieważ kolejne osoby, które będą składać te puzzle, czy to będą puzzle dla dorosłych, czy dla dzieci, będą wracały do tego miejsca, które państwo macie na tych puzzlach. Kolorowanki, czyli to jest to, co wspomniałem, jeśli robicie kącik zabaw dla dzieci, to tam, żeby były kolorowanki, które są związane z obiektem i z tym, co się dzieje. Lokalne produkty. No właśnie, z tymi lokalnymi produktami to jest tak, że jak stworzycie swoją markę produktów, czy będziecie bazować na jakimś partnerze, oni będą nawiązywać do wspomnień, do tego, co u was przeżyli, jak to przeżyli, w jaki sposób mogli o tym powiedzieć, czy na przykład jedząc u was powidła na śniadanie, oni będą chcieli je ze sobą kupić i podzielić się z kolejnymi osobami u siebie w domu, na jakiejś imprezie, wydarzeniu, czy chociażby na zwykłym śniadaniu, gdzie będą o tym mówić, będą wracać z wspomnieniami, będą mówić o tym kolejnym osobom, że jadli tak wspaniałe powidła. Przykładem jest chociażby taka impreza, która jest w Centrum Edukacji Regionalnej Przyrodniczej w Niszkach, czyli Wielkie Święto Powideł. Wszyscy o tych powidłach mówią,
bo są tak genialne i zabierają je, kupują i co roku wracają. Tak samo może być u Państwa, jeśli zrobicie sobie jeden, dwa produkty, które będą kluczowymi, o których goście będą wspominać i wracać do Państwa po to, żeby zakupić chociażby ten produkt, czy skorzystać z Waszych atrakcji. Marketing szeptany jest ważnym elementem promocji w internecie. To jest coś, co jest, że tak powiem, elementem też biznesów agroturystycznych i nie tylko, i to jest, który działa poza social mediami, poza bazą internetu. Jak wykorzystać marketing szeptany? A mianowicie można stworzyć system rekomendacji, poleceń lub programów lojalnościowych. Czyli Państwo mówicie, ustalacie ze swoimi gośćmi, ok, za każdego potencjalnego gościa, który do nas trafi, macie Państwo rabat, prezent, nagrodę, cokolwiek. Ustalacie sobie wy swoje warunki i jak chcecie tego gościa do siebie ściągnąć. Jest to niskobudżetowe działanie, a taki program lojalnościowy bardzo fajnie się sprawdza, może sprawdzić w każdym obiekcie, czy to, tak jak wcześniej wspominałem, jakieś muzeum, atrakcja turystyczna, obiekt hotelowy, czy chociażby miejsce do spotkań. Co jeszcze jest ważne, żebyście Państwo produkowali, nazwijmy to brzydko mówiąc, produkowali wspomnienia, doświadczenia tego gościa. Zwróćcie uwagę, że jeśli ktoś do Was przyjeżdża, nie ma znaczenia jakim jesteście obiektem, jaką atrakcją turystyczną, jeśli zgadzacie się na ofertę związaną z przyjęciem gości, z przyjęciem dzieci czy z przyjęciem zwierząt, zróbcie element, który będzie dotyczył na przykład tych dzieci, czyli dzieci dostają od Was grę na przykład Memory. Pieski, pupile, które dostają, którzy przyjeżdżają ze swoimi właścicielami, dostają od Was jakąś kość, dostają jakiś element związany z zabawką. Fajnie, jeśli będzie tam Wasze logo, bo będą. Oczywiście no kość to wiadomo, że nie, bo taki piesek ją zje. Ale jeśli to będzie zabawka, to ją zabiorą ze sobą i fajnie będzie się to sprawdzało. Bo oni powiedzą znowu o kolejnym osobom o tym, że to było świetne miejsce, bo zadbali o mojego pupila. Dla jednego pupil będzie tylko pupilem, a dla drugiego będzie całym życiem. Będą o tym mówili, więc to jest ważne, żeby o takie drobne rzeczy dbać, aby te doświadczenia były jak najlepsze. Jeśli Państwo jesteście obiektem, który bazuje na lokalnej społeczności, można zrobić kolejny element, właśnie wykorzystując marketing szeptany, zaprosić lokalną grupę działania, jakieś stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich i przedstawić im swoją ofertę. Zaprosić ich bezpłatnie, całkowicie na jakieś ognisko, czy na jakąś, nie wiem, na jakąś poczęsturę, gorącą balię, cokolwiek Państwo zrobicie, będzie elementem, gdzie panie z koła gospodyń wiejskich wyjdą i będą w pełni szczęśliwe, że mogły przeżyć fajny dzień i będą o Was mówiły. Będą o Was mówiły kolejnemu kołu gospodyń wiejskich, kolejnym osobom, stowarzyszeniom i wszystkim osobom, które spotkały. Tak właśnie działa marketing szeptany, który Wy Państwo możecie w bardzo łatwy sposób wykorzystać, nie nakładając żadnych praktycznie środków finansowych, ewentualnie swój czas. Promocja i marketing w poczekaniach. To jest bardzo ciekawe i w Polsce średnio, że tak powiem, rozpoznawalne, ale jeśli Państwo macie ulotkę z atrakcjami swoimi, z mapką, z czymkolwiek, to zachęcam, żeby te materiały marketingowe zostawić w poczekalni, w przychodni lekarskiej, bo sami Państwo wiecie, że w momencie, gdy siedzicie u lekarza, czekacie w poczekalni na wizytę, nie wiem, u dentysty czy gdziekolwiek, czytacie wszystkie możliwe materiały, które są. Ja przynajmniej tak robię i zawsze chętnie zobaczę, co jest tam ciekawego. Jeśli by była Państwa atrakcja, oferta, niskobudżetowo możecie pozyskać kolejnego klienta, partnera, czy jakąkolwiek osobę, która pozwoli przyjechać, przyjedzie do Was i zostawi zawsze kilka dodatkowych złotych. Teraz jeszcze sobie porozmawiamy o sponsoringu. Pewnie w miesiącu dostajecie kilka takich propozycji i informacji, że możecie Państwo wesprzeć jakąś inicjatywę, nie wiem, bal szkolny, bal charytatywny czy cokolwiek. To są zawsze kwestie takie, które są dla jednych ciężkie, dla drugich nie, bo zastanawiamy się, jak wykorzystać, jak zrobić, bo każdy od nas oczekuje przecież pieniądze. Jeśli mamy taki budżet, żeby wesprzeć taką lokalną inicjatywę, to okej, to możemy sobie pozwolić, przekazując jakąś kwotę, ale pamiętajcie Państwo, że dobierzcie zawsze imprezę tak, żeby dla Was to było zwracalne w postaci właśnie marketingu i biznesu, który Wy robicie. Bo to, że
pojawi się wasze logo na jakimś plakacie i nic więcej, a wydaliście na to przykładowo 500 zł, no to marketingowo dla nas będzie to wyglądało bardzo słabo. Oprócz tego, że jest aspekt społeczny, CSR-owy, że wsparliście jakąś tam inicjatywę. Pamiętajcie, że te inicjatywy, które wybierzecie, one muszą być też w miarę spójne z waszą strategią, którą robicie na co dzień. Oczywiście trzeba w takiej kwestii, w takim sponsoringu ustalić warunki sponsoringu, oczywiście podpisać zawsze umowę i porozumienie i konsekwentnie wymagać tego, co sobie założyliście. Ja osobiście tej formy takich sponsoringu płatnego zachęcam, ale żeby było to wymierne dla obu stron, że jedna strona będzie zadowolona, ponieważ miała finansowanie, a druga strona musi być zadowolona, że będzie miała odpowiedni marketing. W tych czasach za samo logo na plakacie, no to już jest troszeczkę za mało. Możecie Państwo zrobić podobne inicjatywy, wykorzystując barter. Pewnie większość z Państwa zna barter i współpracę barterowe, czyli coś za coś. I to jest bardzo fajny pomysł, szczególnie z lokalnymi mediami, czy jakąś rozgłośnią radiową, czy nawet imprezą też charytatywną, gdzie na przykładzie rozgłośni radiowej Państwo macie atrakcję turystyczną, nie wiem, przykładowo noclegi z restauracją, szykujecie voucher, który będzie się składał z dwóch noclegów dla dwóch osób plus pełne wyżywienie. Zwracacie się do takiej lokalnej rozgłośni radiowej, przekazujecie im, że takich voucherów przekażecie na przykład, nie wiem, 5, 10 nawet. I będą mogli uczestnicy skorzystać z pobytu u Was. Rozgłośnia radiowa przyjmuje i zgadza się na to, czy to gazeta, czy jakiś portal informacyjny, i o Was informuje podczas wszystkich informacji z konkursem. Docieracie do bardzo szerokiego grona, tak naprawdę o wiele mniejszym kosztem, niż mielibyście normalnie za to zapłacić. Więc taka oferta barterowa jest jak najbardziej fajna, bo jest współpraca jednego z drugim. Więc możecie to też zrobić bardzo niskokosztowo. Dodatkowym elementem niskokosztowej promocji jest outdoor cooking, czyli gotowanie w plenerze. Możecie Państwo wystawić się na Dniach Miasta, na jakiejś imprezie organizowanej przez kogoś, przyłączając się, czy zrobić w ogóle odrębną promocję po drugiej stronie miasta, czy w oddzielnym mieście, gdzie tworzycie warsztaty kulinarne lub pokaz kulinarny, tak naprawdę biorąc ze sobą produkty, biorąc ze sobą stół, ewentualnie element związany z technicznymi aspektami i gotujecie. Kompletnie nie wydajecie pieniędzy na to, żeby robić informację reklamową, że ci goście mają do Was przyjechać i mają z tego skorzystać. Nie. Mają po prostu być i załapiecie przechodniów, którzy będą chodzili wokół tego. Nie ma nic lepszego niż degustacja dań czy jakichś napojów, bo to zawsze przyciąga ludzi, zawsze. I ci goście, którzy do Was przyjdą, okej, mogą skorzystać, ale Wy ustalacie warunki, czyli że prosicie na przykład o polubienie strony na Facebooku, na Instagramie, prosicie o to, żeby zabrali ze sobą ulotkę. Oczywiście Wy marketingowo też musicie być przygotowani, czyli robicie jakiś stand z kodem QR, który przekierowuje na wasze social media, żeby było to w miarę prosto. I to jest naprawdę element, który niskokosztowo, a fajnie się sprawdza. Czy to warsztaty, zrobicie pieczenie chleba, warsztaty ciastek, czy degustacje, nawet chleba ze smalcem, to zobaczycie, że Wam przyniesie i przyciągnie kolejnych klientów. Łatwym też oznaczeniem już bezpośrednio obiektu, aby działał na zasadzie marketingu w social mediach, to jest stworzenie małych naklejek, które przykleicie w różnych miejscach w swoim obiekcie lub gdzieś, gdzie wam pozwoli, na przykład jakiś partner też na lustrze w ich obiekcie, gdzie stworzycie naklejkę z prośbą o oznaczenie w social mediach, zróbcie unikatowy hashtag, następnie jeszcze dodajcie informacje w swoich social mediach, prosicie o opinię gości, którzy byli. Gość, który wchodzi, nie wiem, umyć zęby rano, to patrzy na tą naklejkę, czy wchodzi wieczorem, doda jakieś zdjęcie, oznaczy Was, macie Wasz indywidualny hashtag i znowu mamy marketing tanim sposobem. Czy warto inwestować w współpracę sponsorowane? Drodzy Państwo, wszystko wygląda na zasadzie takiej, że jeśli mamy budżet finansowy, to ok, możemy sobie wybrać odpowiednią gwiazdę do naszego budżetu, czy influencera, czy celebrytę, zwał jak zwał, aby nas promował w swoich social media. Czy to ma sens? To już Państwo indywidualnie będziecie mogli sobie odpowiedzieć, jeśli tego spróbujecie. Ja o moich doświadczeniach bazuję na takiej zasadzie, że współprace sponsorowane robię zawsze barterowo, czyli daję ofertę noclegową z wyżywieniem, a następnie zapraszam daną osobę, ale
zapraszając taką osobę, influencera czy celebrytę do naszego obiektu, musicie Państwo, zanim go zaprosicie, ustalić sobie kilka kwestii, czyli poszukać profilu, który nas interesuje. Przykładowo, nie wiem, bazujemy na zdrowym żywieniu i chcemy zaprosić panią Monikę Mrozowską, która zajmuje się zdrowym żywieniem i też jest bardzo prorodzinna. Sprawdzamy taki, tu jest oczywiście przykład pani Moniki Mrozowskiej, możecie każdy inny profil wybrać, ale sprawdzając ten profil, sprawdźcie ilość followersów, czyli osób obserwujących, sprawdźcie reakcje pod danym postem i sprawdźcie ich zasięgi. Bo często jest tak, że profile, które są fajnie wyglądające, mają dużą liczbę obserwujących, ale w momencie, gdy wchodzimy pod zdjęcie i nagle widzimy małą ilość lajków, no to znaczy, że profil jest albo nadmuchany sztucznie i bazuje tylko na tym, żeby, że tak powiem, wykorzystać swój potencjał, który jest na pierwszy rzut oka, a nie żeby nam to się opłaciło marketingowo. Więc zanim napiszecie do kogoś, sprawdźcie wiarygodność tego profilu. Następnie, jak już Państwo zdecydujecie się na dany profil, zachęcam do wysłania wiadomości maila, czy jeśli jest dostępny numer telefonu i poproszenia o taką współpracę, że jesteście zainteresowani, że chcecie, żeby taka osoba przyjechała do Waszego miejsca i chcecie, żeby Was popromowała. Jeśli taka osoba już się zgodzi, to wtedy bardzo sztywno trzeba ustalić wszystkie szczegóły i warunki współpracy, czyli co my dajemy, to jest po pierwsze, a co ona daje, czyli ilość postów, ilość relacji, jak te posty mają wyglądać, co mają one pokazywać, to wy musicie im powiedzieć, co wy chcecie w swoich, w jej kanałach komunikacyjnych w takiej osoby pokazać, żeby ona jak najbardziej was sprzedała, żeby pokazała. I to można zrobić na tej zasadzie, ustalając sztywne warunki. Co oferujecie, co chcecie zyskać, do kogo chcecie trafić i nie, broń Boże, nie pozwalajcie, aby influencer czy celebryta sam wybierał miejsca, które on będzie chciał promować i pokazywać. Nie, bo czasem może się tak okazać, że zrobi wam to więcej złego niż dobrego. Czy warto inwestować we współpracę sponsorowane? Zdecydowanie tak. Nazywam to współpracami sponsorowanymi, a nie współpracami barterowymi, dlatego że no jest to jakiś tam sposób sponsoringu, współpracy. Ja zachęcam, żeby takie współprace jak najbardziej wykorzystywać, żeby zachęcać, żeby ściągać tych ludzi, którzy mogą zrobić nam zasięgi, bo ja wiem z własnego doświadczenia, że jeśli taka osoba, która jest znana, pojawia się na naszych social media, czy my, nasze miejsce pojawia się w ich social media, to nagle robi się bardzo duży ruch na naszych kanałach komunikacji. Co za tym idzie? Automatycznie mamy więcej potencjalnych gości i klientów. Drodzy Państwo, to tyle na razie z mojej strony. Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Ja teraz zapraszam Państwa na 15-minutową przerwę, a w drugiej części naszego spotkania przejdziemy do aspektów technicznych, jak zrobić tanią promocję, wykorzystując własny telefon i materiały podstawowe typu Facebook, Instagram i TikTok. To już za chwilę, widzimy się za 15 minut. Chyba że Państwo macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem teraz na czacie. Ja siebie chwilowo wyłączę, ale chętnie odpowiem za chwileczkę na Państwa pytania. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia później. Halo, dzień dobry. Wracamy. Możecie Państwo dać znać, czy już tutaj jesteście. A ja się w tym czasie przedstawię. Z tej strony Nikodem Kłokoszanek i zajmuję się social mediami oraz tworzeniem materiałów wideo oraz materiałów foto dla wielu różnych firm oraz osób, a także zajmuję się własnymi social mediami, tworzę materiały, które trafiają na virale oraz chciałbym pokazać Państwu, jak takie wariale tworzyć dla własnej firmy. Poczekamy jeszcze momencik. Możemy przejść do prezentacji. No i lecimy. Dlaczego w ogóle social media są dla nas tak ważne oraz dla naszej firmy? Poprzez pokazanie charakteru naszej firmy, przez publikowane materiały, jakie tam zamieszczamy. Bo tak, tworząc social media dla naszej firmy, nie mamy na celu uzyskania 10 tysięcy, 100 tysięcy czy miliona obserwujących. Kluczem jest to, aby pokazać tam własną firmę, jak ona wygląda,
oraz zaciekawić ją, żeby ktoś chciał do nas przyjechać, nas odwiedzić, zjeść jakiś smakołyk z naszej firmy, czy po prostu przyjechać do nas wypocząć. Kolejne to są tam nasi klienci oraz są tam nasi goście. I to jest bardzo ważne w każdej działalności, aby być tam, gdzie jest właśnie nasz klient, gość. No bo chyba każdy sobie lubi umilić czas wolny, spędzając czas w internecie, na przykład na Instagramie czy na Facebooku, aktualnie to również na TikToku i po prostu sobie przegląda, więc dlaczego nas tam ma nie być? Oraz jest to darmowa promocja naszej firmy poprzez zaangażowanie odbiorców. No i to jest bardzo fajne, ponieważ ludzie, którzy wyjeżdżają sobie gdzieś na wakacje, jadą sobie do restauracji czy coś takiego, lubią wrzucić na stories fotkę. A stories to jest taka opcja na samym Instagramie, gdzie na live wrzucamy sobie zdjęcie, które znika po 24 godzinach i pokazujemy, co robimy, co robiliśmy i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, jeśli ludzie sobie wrzucają takie zdjęcie ładnego zachodu, wschodu czy dania, gdzie właśnie są, albo gdzie właśnie spędzają swoje wakacje, lubią oznaczyć firmę, w której są. I to jest dla nas totalnie darmowa promocja, bo obserwatorzy, których mają, spojrzą sobie na to, zobaczą, o kurde, bardzo fajne miejsce, bardzo fajne danie, bardzo fajnie wyglądające. No i sobie zapiszę to miejsce, może przyjadę tam za tydzień, miesiąc, może za rok, coś takiego. No i to jest dla nas, tak jak już wspomniałem na początku, super tania promocja. Przejdźmy sobie dalej. Ale w ogóle jakie social media warto posiadać? Numer jeden to jest chyba priorytet i mi się wydaje, że każdy tutaj z obecnych osób coś takiego posiada jak Facebook. Więc jeśli jako osoby prywatne posiadamy Facebooka, dlaczego nasza firma ma go nie posiadać? I co tam w ogóle warto zamieszczać? Warto zamieszczać i zdjęcia z jakichś eventów, które właśnie są w trakcie jego trwania, po jego, gdy już jakby się ukończy ten event, też warto zamieścić fotorelację, jaka się tam wydarzyła. A z racji, że tutaj rozmawiamy o darmowej promocji, to nie zawsze jakby jest potrzeba wynajmowania fotografa, ponieważ zawsze mamy przy sobie telefon, który bez problemu możemy użyć i pocykać foty. Nie zajmuje nam to kilkunastu minut, tylko prosto wyciągamy telefon, robimy zdjęcie, co się dzieje właśnie w tym momencie i wrzucamy to na social media, zapisujemy w galerii, też do wrzucenia tego później lub do wrzucenia na stories, o którym mówiłem wcześniej, bo Facebook również takie posiada, a także na Facebooku możemy po prostu podzielić się ofertami, jakie mamy na Facebooku, czy coś nowego wprowadzamy, czy ktoś fajny, ktoś znany u nas był, jak właśnie była tutaj wcześniej mowa o influencerstwie. Tak więc takie materiały jak najbardziej warto publikować. Kolejna rzecz to TikTok. W tych czasach jest to najbardziej pobierana aplikacja na świecie. Chyba przebiła Facebooka, przebiła Instagrama i tak dalej, i tak dalej. I są ludzie, którzy tą aplikację kochają i są ludzie, którzy tej aplikacji nienawidzą, totalnie nie widzą w niej sensu, ale jedno i trzeba przyznać, że idzie tam stworzyć genialną promocję nie tylko dla siebie, ale także dla własnej firmy, jeśli po prostu mamy na to pomysł. Bo na TikToka trzeba mieć pomysł, tego nie można ukrywać, ponieważ materiały, jakie tam chcemy publikować, muszą zachęcać w ciągu pierwszych dwóch, maksymalnie trzech sekund, więc nie może to być byle co, ale też na TikToka nie zamieścimy zwykłego zdjęcia, tak jak na przykład na Facebooku, czy zwykłego postu tekstowego. Instagram jako narzędzie idealne, bo Instagram jakby łączy nam Facebooka razem z TikTokiem, jest to na tym Instagramie. Możemy tam publikować, jak już też wcześniej mówiłem, te storki, zwykłe posty zdjęciowe, które tak jak wcześniej wspomnieliśmy o na przykład relacjach z eventu, co nowego trafia się do naszego menu oraz powszechnie znane reelsy, które są zapożyczeniem od właśnie TikToka, czyli pionowe materiały wideo, o których sobie porozmawiamy kawałek dalej, ale Instagram aktualnie bardzo wspiera aktualnie reelsy. Tak więc jeśli publikujemy takie materiały, Instagram bardzo dobrze pozycjonuje naszego Instagrama i też warto to wszystko tam wrzucać. Ale czy w ogóle warto samemu robić zdjęcia i filmy reklamowe? Jak najbardziej tak. Materiały tworzone telefonem dają poczucie naturalności. Tak więc osoba, która widzi, że coś sobie wrzuciliśmy, od razu to widać, że to jest zrobione
telefonem i nie jest to sztucznie wyreżyserowane, żadne światło nie było sztucznie ustawiane, nikt sztucznie nie pozuje i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to jest turbo poczucie naturalności, naprawdę. I tutaj mamy kilka przykładów zrobionych zdjęć gościńca Chlebowy Zakątek. I numer jeden, jak tutaj możemy sobie spojrzeć od lewej strony, jest to zdjęcie wnętrza, jakie każdy jest w stanie wykonać własnym telefonem. Znaczy każdy telefon, który aktualnie mamy w kieszeni, mamy pod ręką, posiada obiektyw szerokokątny, którym jesteśmy w stanie bez problemu wykonać takie zdjęcie swojego wnętrza, jakie posiada nasz lokal. Kolejne fotki, te na środku, to zdjęcia z drona. I to nie chodzi o to, żeby pokazać, wow, mamy drona, tylko też chodzi o to, o czym mówił Damian wcześniej, o pokazaniu tego, co nas otacza. Tego, co nas otacza, że dookoła nas są piękne lasy, może załapiemy jakąś fajną atrakcję, ale też inwestując w drona nie musimy wydać 15 tysięcy złotych, czy nawet 7 tysięcy złotych, bo jesteśmy w stanie kupić drona za 1000-1500 złotych, którym bez problemu wykonamy takie zdjęcia, a też wiadomo, perspektywa z góry jest całkiem inna i lepiej odbierana niż taka zwykła perspektywa z dołu. No i kolejne kafelki po prawej stronie, zdjęcia pokazujące, jakie atrakcje posiada nasz obiekt, czyli na przykład balia lub miejsce, w którym sobie z rodziną lub ze znajomymi odpalimy grilla, gdy jest ciepło. Tutaj chciałbym pokazać Państwu filmy reklamowe wykonane przez profesjonalistów i będzie to film reklamowy gościńca Chlebowy Zakątek, o którym już tutaj w sumie jest bardzo dużo mówione, więc czemu nie pokażemy filmu promocyjnego? Już Państwu wkleję link. Coś mi się tu. Na czacie zamieściłem Państwu link. Niestety nie mogłem tutaj odpalić poprzez YouTube. Nie wiem, co się wydarzyło, no ale niestety jakieś problemy zawsze muszą być. Nie wszystkie idzie w takiej chwili rozwiązać. Ale zamieściłem link i zapraszam do obejrzenia tego materiału. Jak to może wyglądać? Jak może wyglądać materiał reklamowy wykonany przez profesjonalistów dla na przykład Państwa obiektu czy coś takiego? Jakie materiały w ogóle warto tworzyć, aby rozpromować własny biznes? Wideo materiały w pionie, o których już mówiłem troszkę wcześniej i są one w stanie najskuteczniej promować nasz biznes poprzez wsparcie przez same aplikacje. Tak jak mówiłem o takim Instagramie, publikując rolki, Instagram sam automatycznie pozycjonuje wyżej nasze konto z tego względu, że jeśli TikTok przebił się jako top 1 aplikacja, a cały czas był nią Instagram, no to chciałby znów wrócić na pozycję pierwszą lub nie stracić jej dalej. Tak więc jeśli publikujemy takie materiały jak rolki, no to Instagram pozycjonuje nas wyżej, bo publikujemy coś i regularnie, i coś fajnego, coś nowego, co on wprowadził, nie tylko zwykłe posty zdjęciowe, a dodatkowo jesteśmy w stanie lepiej pokazać na takich filmikach emocje. Pokazujemy, jak ktoś się uśmiecha, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, chciałbym tutaj Państwu znów pokazać, jak na przykład z obiektem Holandia stworzyliśmy materiał na rolkę. Wybiła jesień i raczej o tej porze nikt nie będzie wskakiwał do wody albo nie będzie jeździł skuterem wodnym. Tak więc stwierdziliśmy, kurde, co możemy zrobić, aby zachęcić gości do odwiedzenia naszego obiektu. Już znowu wklejam Państwu tutaj link, może tego uda się odtworzyć.
Niestety muszę znów Państwu tutaj materiał zapodać na czacie. Nie wiem dlaczego, ale kompletnie nie idzie odpalić tego tutaj przez YouTube. Tak więc zamieszczę tutaj kilka linków Państwu na czacie. Chyba nie będzie stanowiło problemu. Jest link do, tak jak już wspomniałem, rolki w Holandii, jaką stworzyliśmy. Materiał bardzo przyjemny, bardzo dobry feedback, bo zdobył w przeciągu kilku dni 12 tysięcy odsłon, dużo udostępnień na swoim stories, tak więc to pokazuje to, że warto takie materiały jak najbardziej publikować. Jedziemy dalej. No i ostatnia rzecz to są klasyczne posty, czyli w sumie coś, co jest od zawsze na takim Facebooku czy Instagramie, już nie TikToku, tak jak o tym powiedziałem, bo to są to posty zdjęciowe, w których możemy pokazać tak, co wprowadzamy nowego do naszego obiektu, ale też warto, aby na takim zdjęciu, na przykład jeśli do naszej oferty wprowadzamy jakieś nowe danie, to aby na tym zdjęciu nie było tylko to nowe danie, ale też na przykład osoba, żeby pokazywała to zdjęcie. Na przykład kucharz, wtedy, jeśli dodajemy takie zdjęcie na takiego Facebooka, no to wiadomo, że kucharz na to zareaguje, udostępni to u siebie, przez to zobaczy to zdjęcie więcej osób, również na to zareagują przyjemnie, udostępnią to u siebie, tak więc będzie o wiele lepszy feedback niż jakbyśmy wrzucili po prostu puste danie. W taki sposób mogą wyglądać posty publikowane na takim Instagramie. Pierwsze zdjęcie oczywiście z ludźmi, odbywa się degustacja, zdjęcie numer dwa, po prostu danie, zdjęcie numer trzy, nasz obiekt. Jakie materiały w ogóle warto tworzyć? I tutaj kontynuujemy. Materiały sponsorowane. Dobrze zoptymalizowane, trafiają dokładnie tam, gdzie chcemy, bardzo, bardzo niskim kosztem. I mogę tutaj od razu zarzucić przykładem, że jakiś czas temu Damian stworzył dla swojej firmy reklamę, na którą wydał bardzo, bardzo małą kwotę, bo było to 50 zł na bodajże 5 dni i zdobyła ona 3 klientów, wydając tylko 50 zł. Tak więc bardzo ważne jest to, aby bardzo dobrze zoptymalizować naszą reklamę i możemy wykonać super świetną reklamę bardzo, bardzo niskim kosztem. Ale jak w ogóle zabrać się za tworzenie materiałów na nasze social media? Po pierwsze to tablica pomysłów. Ważne jest, aby mieć pogrupowane pomysły w jednym miejscu, aby nic nam z głowy nie uciekło, bo wiadomo, zajmując się różnymi tematami, wpadniemy na coś, za chwilę ktoś do nas zadzwoni, będzie kolejna rzecz, którą musimy zrobić, nasunie się kolejne 15 rzeczy, których trzeba zrobić i o tej pierwszej, drugiej, trzeciej zapomnimy, tak więc warto sobie wszystko zapisywać. A teraz możemy przejść do materiału, w którym pokazuję, jak taką tablicę materiałów stworzyć oraz wpisywać tam wiele różnych rzeczy. Już Państwu tutaj wklejam. Mam nadzieję, że wszystko teraz pójdzie po naszej myśli. Hej, porozmawiajmy sobie trochę o Trello, bo jest to aplikacja mega intuicyjna i multiplatformowa. Multiplatformowa to znaczy, że cokolwiek wpiszemy sobie na telefonie na tej aplikacji, to samo pojawi nam się w wersji na komputerze, na przykład na naszym laptopie albo też na tablecie. Po pierwsze musimy stworzyć sobie tablicę na naszym koncie i niech to będzie na przykład social media. W tej tablicy zaś dodajemy słupki z kategoriami, w których wpisujemy zadania. No i możemy je nazwać tak jak chcemy, ale stwórzmy sobie tutaj pomysły na rolki wideo. Następnie dodajemy nową kartę, w której dodajemy już nasz pomysł. I niech to będzie na przykład pokazanie możliwości spędzenia czasu zimą. Możemy dodać też opis w tej karcie, no i rozpisujemy sobie wstępny plan ujęć do tej pierwszej naszej roleczki. 01. Lepienie bałwana z dziećmi. Tymi ujęciami pokażemy, że u nas fajnie można spędzić czas ze swoją rodziną.
02, niech to będzie karmienie oraz zwiedzanie zagrody ze zwierzakami w mini-zoo. Tutaj pokażemy, że w naszym obiekcie dzieje się trochę więcej niż sam budynek, bo są u nas też różne zwierzaki. 03, zimowy Nordic Walking w naszej okolicy. Będzie to fajne pokazanie naszej okolicy w stylu nasz obiekt to nie tylko budynek, ale także piękna okolica, którą możemy zwiedzać. 04. No i na koniec na przykład sauna. Z sauny nie będą korzystały raczej małe dzieci, więc będzie to pokazaniem, że nasz obiekt to coś więcej. I nie jest tylko przeznaczony dla rodzin z dziećmi, ale też jest w nim opcja, jeśli ktoś chce przyjechać na chwilę sobie wypocząć. I to totalnie wszystko. Mamy właśnie zapisany pomysł, który nam już nie ucieknie z głowy. Obok wpisujemy sobie wstępną datę, kiedy chcemy realizować materiał lub kiedy publikować. I możemy przystąpić do tworzenia kolejnych słupków. Niech to będzie na przykład pomysł na posty na Facebooku. I taka tablica nie musi dotyczyć tylko social mediów, bo możecie wprowadzić ją dla wszystkich pracowników i każdy dział będzie posiadał osobną tablicę, w której będzie dodawał chociażby nowe zadania do wykonania i wykreślał już te wykonane. I tak jak wspomniałem tutaj o Trello, sam z tego Trello korzystam nie tylko dlatego, aby wrzucić tam nowe pomysły na filmy, ale także do organizowania własnej pracy. Co muszę dzisiaj zrobić? Co mam do zrobienia do końca tygodnia lub po prostu do wpisania tematów, które mogą poczekać do przyszłego tygodnia. I jak w ogóle zabrać się za tworzenie materiału w ciąg dalszy? Warto sobie zadać pytanie, jeśli nie mamy pomysłu, warto sobie zadać kilka pytań. Jaki aktualnie mamy okres i czym możemy zaciekawić odwiedzających tylko w tym sezonie? Tak jak pokazałem tutaj Państwu rolkę, w której pokazaliśmy Olandię jesienią, no to właśnie, była jesień, tak jak wspomniałem, raczej nikt do wody nie będzie wskakiwać, więc co możemy zademonstrować, aby zaciekawić do siebie nowych klientów. Kolejno, co wyróżnia nas spośród konkurencji, czyli proste, co mamy my, czego nie mają inni. No i ostatnie, jaka panuje atmosfera w naszym obiekcie. Warto zachęcić do siebie, pokazując ciepło, jakie od nas bije, oraz że u nas jest czysto, schludnie i jest po prostu bardzo, bardzo fajnie. No i teraz co? Działamy. Czyli nagrywamy, robimy zdjęcia i tworzymy grafiki. Wrzucam kolejny materiał wideo, jaki przygotowałem. Nagrywanie filmików na nasze konta społecznościowe, czyli coś, co może wydawać się banalne, ale nie zawsze takie jest. Z rzeczy, jakie będziemy potrzebować, to telefon, no bo to właśnie nim będziemy tworzyć nasze nagrania. Tablicę inspiracji, którą już sobie stworzyliśmy, odpalamy i patrzymy, co tam mamy do nagrania jako pierwsze. Ale przed samymi nagraniami pamiętajmy o kilku ważnych kwestiach samego ustawienia aparatu, bo jest kilka opcji, które nie tyle co ulepszają, ale pomogą nam tworzyć lepsze materiały. Po pierwsze to linia siatki. Wydaje mi się, że każdy telefon posiada taką opcję, więc ją od razu włączamy, a dzięki niej widoczne linie będziemy mogli ułożyć równolegle do wybranego obiektu. Dzięki temu nasz materiał czy fotka będzie po prostu prosta. Numer 2 to stabilizacja. Jeśli nasz telefon ma opcję super smooth lub super stabilizacja, to odpalamy ten bajer i dzięki niemu nasze ujęcia będą jeszcze bardziej kinowe. Trójeczka. Dopasowujemy obiektyw do sceny, czyli niektóre ujęcia fajnie zrobić w szerokim kadrze, a zaś niektóre możemy wykonać w tym standardowym, więc fajnie tutaj zwrócić większą uwagę na wykonywane fotki. Czwarte i najważniejsze to przed każdym nagraniem przecieramy naszą kamerkę, bo przecież telefon łapiemy cały czas. Jest on odkładany w wielu miejscach, więc to naturalne, że będzie on zabrudzony, przez co nasze nagrania będą bardziej rozmyte lub z nieciekawym efektem zamglenia. Lecimy sobie dalej z prezentacją i pokażę Państwu kolejny materiał, czyli jeśli już stworzyliśmy nagrania, jak takie materiały sobie w prosty sposób zmontować, bo jest to naprawdę bardzo proste. Możliwości, jakie dają aktualne aplikacje, są mega, mega, mega. Już tutaj wrzucam materiał wideo. A teraz zmontujemy rolkę na Insta. Po pierwsze to wybieramy sobie ujęcia, które nagraliśmy wcześniej. Po wybraniu i przejściu dalej Instagram sam zaproponuje nam muzykę, która pasuje do naszych ujęć i przytnie już pod nią kadry. Ale pobawmy się trochę i zróbmy to po swojemu. Bo na przykład chcemy, aby któreś ujęcie trwało krócej lub dłużej. That's the way every day goes.
every time we've no control. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky. Póki co tak się prezentuje nasza rolka. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. If the ground is black and yellow. It's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. Teraz dodajmy kilka przejść między ujęciami, a następnie znajdźmy odpowiedni filtr, który będzie pasował do wszystkich nagrań. Na przedostatnim etapie musimy znaleźć odpowiednie ujęcie w materiale, które będzie naszą okładką. Pamiętajmy, aby za każdym razem wybrać coś fajnego, bo to ona będzie przyciągać na profilu. I na końcu nie zapomnijmy o opisie, który zachęci, opisze czy przekaże kilka informacji na temat naszego obiektu. No i właśnie, tak wygląda montaż materiałów na Instagramie i jak mogą Państwo zobaczyć, nie jest to jakieś super ciężkie, ponieważ wrzucamy materiał, Instagram sam nam już proponuje muzykę, później automatycznie docina nam te ujęcia, które dodaliśmy, tak więc wszystko to idzie z automatu. Teoretycznie nie musimy nic w tym ruszać i możemy to od razu publikować, dodając opis oraz zmieniając tą okładkę. Ale jeśli chcemy sobie delikatnie przykombinować lub mamy gdzieś tam dalej jakiś element, który jest ważny, to możemy to wszystko pociąć po swojemu. Kolejny materiał jest to obróbka zdjęć na smartfonie, czyli tak, wtedy zrobiliśmy nagrania oraz zrobiliśmy zdjęcia. Materiał zmontowaliśmy, ale zostają nam się fotki, tak więc teraz przystąpimy do obróbki, która również jest bardzo prosta i również możemy ją wykonać jak najbardziej na telefonie. Już podsyłam kolejny materiał. Jak szybko i łatwo obrobić zdjęcia na telefonie? Ja bardzo polecam apkę Lightroom. Korzystam z niej zarówno na smartfonie, jak i komputerze, bo podobnie do Trello jest multiplatformowa. Pierwsze co, to pracujemy nad światłem, no bo to ono jest najważniejsze. Kombinujemy przy suwakach, jakie ustawienie ekspozycji, kontrastu czy cieni będzie najlepsze, aby nie tracić jakości zdjęcia oraz zachować naturalność. Kolejno przechodzimy do kolorów. Tutaj możemy ocieplić lub ochłodzić naszą fotkę, ale także edytować poszczególne kolory ze zdjęcia, jak na przykład zwiększenie nasycenia trawy albo usunięcia zżółknień na budynku. Mamy taką opcję jak profile, które są takimi jakby filtrami. Mamy sporo kategorii oraz podkategorii, więc każdy znajdzie coś do swojego zdjęcia i też możemy ustalać poziom mocy tego filtra, który wybieramy, więc to już totalnie super. Lightroom jest o tyle fajny, że ustawienie, jakie stworzymy przy jednym zdjęciu, możemy łatwo przenieść do naszego kolejnego zdjęcia, które jest w tym samym klimacie i nawet edytować już te ustawienia. Tak więc nic, tylko pobierać i używać, bo naprawdę polecam. Wracamy do prezentacji, tak więc właśnie sobie obrobiliśmy na szybko fotki w telefonie, możemy przystąpić do publikowania ich jako zwykły post, ale co jeśli chcemy poinformować, że dodajemy coś nowego do naszego menu lub wprowadzamy coś nowego, fajnego w ogóle w naszej firmie, wtedy warto stworzyć grafikę, warto stworzyć plakat, warto stworzyć ulotkę lub chociaż na przykład, nie wiem, zatrudniamy nowego pracownika i chcemy stworzyć wizytówkę. Wtedy przychodzi nam z pomocą taki bardzo fajny program, jakim jest Canva, który jest darmowy i możemy stworzyć w nim wiele, wiele niesamowitych rzeczy. Ja już tutaj Państwu zapodam kolejny materiał, oczywiście do odtworzenia oraz jako link na czacie, aby mogli sobie Państwo go w przyszłości obejrzeć. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taka strona Canva i w niej jesteśmy w stanie stworzyć bardzo wiele rzeczy związanych z grafiką. Po pierwsze, to oczywiście rejestrujemy się i mamy potrzebę stworzenia jakiegoś postu na Facebooka czy Insta, więc wchodzimy w szablony social media, post na Instagrama i teraz szukamy sobie szablonu, który nas interesuje. Jeśli już mamy coś fajnego, klikamy dostosuj ten szablon i działamy. Możemy zmienić w nim totalnie wszystko. Powiedzmy, że do oferty naszego obiektu dodajemy grzane wino i musimy poinformować o tym odbiorców, więc wywalamy zdjęcie, które już tutaj jest dostępne i szukamy zdjęcia tematycznego.
Następnie trzeba coś napisać, więc rozgrzej się przy grzanym winie. Może tak będzie ok. Krótka informacja, od kiedy wino jest w naszej ofercie, zaproszenie do skorzystania z oferty i to wszystko, jeśli chodzi o tekst. Ale jeszcze tutaj był jakiś gradient, więc przesuwam fotkę na sam dół, bo na początku jak ją dodawałem, to ona przeszła na górę, tak więc trzeba jakby ją walnąć z powrotem na dół. No i zmieniam teraz kolor gradientu na jakiś pasujący do całej fotki. Grafikę mam stworzoną, teraz wystarczy ją zapisać i opublikować z podobnym opisem. W Canwie tworzymy nie tylko posty na Insta, ale także grafiki na stories, plakaty czy banery reklamowe. Jak widać, jest to super proste narzędzie, więc polecam z całego serduszka. I to była właśnie Canva, która, tak jak już wspomniałem i na początku, i w samym materiale, jest darmowa. Darmowa od A do Z, czyli i się tam za darmo zarejestrujemy, za darmo stworzymy grafikę, za darmo ją pobierzemy i w ogóle mamy wszystko za darmo. Wiadomo, można tam kupić kilka pakietów, które są premium, ale jeśli chodzi o takie najbardziej podstawowe rzeczy, no to jak najbardziej dla nas wystarczająca, bo widzieli Państwo, ile tutaj mamy właśnie szablonów do wykonania. Widzę, że pojawiło się pytanie na temat gimbala i na to pytanie odpowiem pod koniec swojej prezentacji. Jak tworzyć posty promocyjne na Facebooku, czyli coś, o czym mówiliśmy, jak robić to bardzo tanio, aby to przynosiło nam zamierzony efekt. Wrzucimy kolejny materiał wideo. Chcąc stworzyć reklamę z już opublikowanego postu, klikamy sobie promuj post, a następnie automatycznie przechodzimy do strony, na której w sumie na początku nie do końca wiemy, o co chodzi, ale już na szybko tłumaczę. Na początku określamy sobie cel, czyli gdzie ma reklama prowadzić. Może uzyskać więcej wiadomości, aktywność na stronie lub więcej połączeń. Ale wybierzmy sobie więcej wiadomości. Aby ktoś, komu wyświetli się reklama, mógł się do nas od razu odezwać po więcej informacji. Aby trafić do wybranej grupy odbiorców, musimy tę grupę odbiorców zaznaczyć. Więc zabieramy się za to. Powiedzmy, że chcemy do naszego obiektu zachęcić osoby w wieku 25 do 50 lat. Tak więc sobie to zaznaczamy. Ustalamy sobie dokładną lokalizację, ale ja chciałbym, aby moja reklama nie wychodziła poza obszar 50 km od mojego obiektu. A teraz określimy sobie budżet oraz czas trwania kampanii. Ja chciałbym, aby kampania trwała 10 dni i nie chcę przekroczyć budżetu 200 zł. I te 200 zł to jest suma wydatków przez 10 dni. Czasami będzie to 19 zł, czasami będzie to 21 zł dziennie. No i w sumie to wszystko, czego aktualnie potrzebujemy do stworzenia kampanii, która będzie działać. Pamiętajmy tylko, że nie każda kampania przyniesie nam klientów. Czasami może to być 10 klientów za 200 zł, a czasami tylko jeden za wydane 2000 zł. Tworząc taką. Oj, coś mi się tu znalazło. Już wracamy. Tworząc taką kampanię, warto oczywiście zwrócić uwagę na zasięgi, jakie tam nam się wyświetlają, bo poniżej wyświetlały się zasięgi. Także warto zwrócić uwagę na grupę odbiorców, aby zaznaczyć ją dobrze, ten wiek, który chcemy, aby on na pewno był zaznaczony, tego nie możemy pominąć. Co prawda, kampanię możemy w każdej chwili edytować, ale Facebook działa w ten sposób, że publikując kampanię, ona musi się jakby zweryfikować, czyli ci ludzie, którzy tam siedzą, tym zarządzają, muszą ją zaakceptować. Czasami to trwa godzinę, czasami potrafi to trwać dzień. Mi się zdarzyło, że na jedną kampanię, która nie miała w sobie dużo kosztów, czekałem 2,5 dnia, no co opóźniło moją kampanię, że tak to ujmę. I za każdym razem, gdy chcemy kampanię edytować, znowu oni muszą to potwierdzać, więc to wszystko się przeciąga, więc bardzo fajnie sobie od razu o wszystkim pomyśleć, wszystko wprowadzić, żeby później nic nie trzeba było edytować. To samo, dokładnie to samo z lokalizacją. Tworzenie materiałów przez profesjonalistów, czy w ogóle warto? Po pierwsze to tak, ja zachęcam do próbowania, do testowania, do nagrywania oraz robienia zdjęć samodzielnie, tak samo do tworzenia grafik samodzielnie, ponieważ będziemy się uczyć na błędach, uczyć nowych rzeczy, które pomogą nam w rozwijaniu własnego biznesu. Jako profesjonalista, jeśli profesjonalista wykona naszą usługę, na pewno będziemy mieli spokojniejszą głowę o to wszystko, ponieważ pełna realizacja od samego pomysłu
czyli przez scenariusz, po sam montaż leży po stronie wykonawcy i my się totalnie niczym nie musimy stresować, ponieważ wszystko wykona właśnie wcześniej wspomniany profesjonalista. No i nie angażujemy swojego czasu, czyli my w tym czasie możemy zająć się czymś innym, na przykład zdobywaniem klientów, obsługą klientów, i w tym momencie ktoś będzie robił nam film, robił nam zdjęcia, przygotowywał nam plakaty, ulotki, wizytówki, tak więc to jest kolejny plusik. No i ostatnie, lepsza jakość tworzonych materiałów. Jeśli przychodzi do naszego obiektu czy do naszej firmy profesjonalista, który wykona nam profesjonalny film, posiada on również profesjonalny sprzęt, jaki da nam super jakość. Tak więc to jest kolejna rzecz, jaką warto. I to jest ostatni slajd, jaki był ode mnie. I tutaj od razu odpowiem na pytanie, jakie się pojawiło. Czy używa Pan jakiegoś gimbala do telefonu w czasie nagrań? Jest jakiś amatorski sposób na to, żeby nagranie mniej się trzęsło. I teraz tak, używam gimbala do aparatu, bo nagrania nagrywam samym aparatem, ale również telefonem, a jest sposób na to, aby się nie trzęsło amatorski, na przykład położenie chusteczki, ściereczki na blacie, na to postawienie aparatu i gdy przesuwamy gładką ścierkę po gładkim stole, no to nic nam się po prostu nie trzęsie. Ręką wiadomo, jak sobie nagrywamy, no to gdzieś tam ręka lubi nam zadrżeć, a gdy tak po prostu suniemy tym aparatem razem ze ściereczką po samym blacie, nic się nie wydarzy, a dodatkowo, już mówiłem wcześniej o włączeniu dodatkowej stabilizacji w naszym aparacie, jeśli taką posiada, co daje mega super efekt. No i mamy za 10. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do ankiety, jaką Państwu przygotowaliśmy, do testu, do odpowiedzenia na kilka pytań, zaznaczenia w okienkach. Tutaj już wrzucam Państwu link. I z mojej strony to już by było wszystko. Dziękuję bardzo Państwu za oglądanie. Jak najbardziej zapraszamy do wypełnienia ankiety testu, który właśnie tutaj podesłałem Państwu w komentarzu. I do zadawania pytań, na które chętnie odpowiemy. Tak więc ja się tutaj chwilkę wyłączę, poczekam na wszystkie pytania i za momencik do Państwa. Dzień dobry, witam ponownie. Jesteśmy dla Państwa, tak jak Nikodem powiedział, zachęcamy do wypełnienia tego testu, żebyśmy też sprawdzili Państwa wiedzę, co zostało po naszym dzisiejszym webinarze. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Czekamy teraz na Wasze pytania, chętnie na nie odpowiemy. Ja zachęcam osobiście, tak jak Nikodem powiedział, profesjonaliści nam jak najbardziej zrobią robotę. My możemy poświęcić swój czas na co innego, ale ja oczywiście zachęcam i to, co pokazaliśmy na tym filmie i na materiałach, żebyście sami próbowali. Próbujcie, bawcie się, fotografia czy filmowanie jest rzeczą prostą. W obecnych czasach bierzecie telefon, bierzecie materiał, nie potrzebujecie kompletnie żadnego gimbala i nie wiadomo jakiego sprzętu, żeby zrobić fajne wideo. Krótkie ujęcia, nie filmujcie nie wiadomo jak długich ujęć, czyli minutowych, półtorej czy jeszcze jakichś dłuższych. Róbcie krótkie ujęcia, 5, 10, 15 sekund maksymalnie i później z tego też możecie zrobić materiał. Pamiętajcie, że Instagram, TikTok mają ograniczone ilości takich materiałów, więc też nie tylko czas, ale przede wszystkim ilość na Instagramie i na TikToku. Facebook oczywiście żyje swoim życiem i tam akurat trzeba wrzucić już gotowy materiał wideo, więc jak najbardziej zachęcamy, nie bójcie się, korzystajcie, możecie być odważni, róbcie tak, jak po prostu czujecie i zobaczycie, jak zaczniecie tworzyć sami materiały, czy jest na to odbiór pozytywny, czy nie. Ja z mojego doświadczenia zawsze
Uważam, że materiały promocyjne, które są rzucane obojętnie gdzie, muszą mieć czynnik i aspekt ludzki. W momencie, gdy ten czynnik jest, on podbija oglądalność i frekwencję naszego postu, materiału, foto, wideo, czy kompletnie jakiegoś innego, bo to zachęca, jest interakcja, jest odzew, widzimy nie tylko zwykły, prosty produkt typu jedzenie, ale widzimy człowieka, który je i widzimy te jego emocje i to, co się z tym wiąże, więc on przyciągnie nam kolejne osoby, więc jeśli Państwo macie jakieś dodatkowe pytania, my chętnie na nie odpowiemy, jeszcze jesteśmy do Waszej dyspozycji do godziny 12. Zachęcamy do odpowiedzenia na naszej ankiecie na pytanie, wzięcie udziału, będziemy za to bardzo wdzięczni i oczywiście zapraszamy na kolejny webinar, który odbędzie się już, z tego co pamiętam, 2 grudnia. Więc zachęcamy, abyście Państwo korzystali, możecie się dzielić też swoją wiedzą. Tak, nagrania będzie można, z tego co wiem, będzie można obejrzeć dzięki Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Na ich stronie z wszystkimi informacjami będzie wszystko do odtworzenia. Także proszę śledzić profil Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i stronę internetową. Mam nadzieję, że będziecie Państwo chętnie ten materiał oglądali i będziecie z niego korzystać. Nie bójcie się, możecie zadawać pytania. Bardzo się cieszymy, że poświęciliście swój czas i chcieliście to spędzić wspólnie razem z nami, a my mogliśmy się podzielić swoją podstawową wiedzą, którą chcieliśmy Państwu jak najbardziej przekazać. Mamy nadzieję, że będziecie próbować, będziecie działać i że Wasza niesztampowa promocja nie będzie kierowana przez wielkie agencje marketingowe, no bo powiedzmy sobie wprost, w obecnych czasach, kto ma na to budżet, jeśli jest duży obiekt, który jest sieciowy, to sobie może pozwolić, więc jak najbardziej okej, ale małe turystyki, obiekty, muzea czy cokolwiek, bazujcie na potencjale ludzkim, który macie, na osobach młodych, czy oczywiście, jeśli ktoś jest fanem technologii, to też osobach starszych, które mogą takie materiały tworzyć. Wydarzenia, współpracę, barter, to są wszystko elementy, które zachęcamy, żeby zostały z Wami, żebyście byli otwarci na to, że taka współpraca jak najbardziej jest i nie bójcie się zapytać kogoś, czy ma ochotę na wymianę barterową, nawet jeśli to będzie drukarnia, słuchajcie, czy to będzie, nie wiem, firma cateringowa, czy cokolwiek. Są różne działania promocyjne. Pamiętajcie, że to Wy musicie wyjść do osób, do ludzi. Pamiętajcie też, żeby z takiego wydarzenia nagrać rolkę, czy zrobić fotorelację i wszystko wrzucać w danym momencie. Jeśli coś się dzieje teraz tu, to wrzucajcie w swoje social media to, co się dzieje teraz, bo osoba, która to ogląda, może chcieć przyjechać. Wiadomo, że trochę trudniej jest zawsze zrobić jakąś inicjatywę i ściągnąć ludzi, jeśli na przykład jesteśmy pośrodku wsi, lasu i wszystkiego, co możliwe i musimy trochę więcej starań zrobić wcześniej, żeby ci goście się u nas pojawili, ale warto to zrobić. Ja Wam Państwu podam przykład jeszcze fajnej turystyki, która się nazywa Na Zadupi, jest w okolicach Szamotu. Prowadzi to małżeństwo z naprawdę fantastyczną historią i też, co ciekawe, produkują chleb, który sprzedają w najbliższej swojej okolicy i stwierdzili, że zaczną robić koncerty muzyczne i to takich naprawdę fajnych gwiazd zaprzyjaźnionych, które przyjeżdżają, związane z muzyką rockową, szeroko pojęto. I te osoby, które przyjeżdżają do nich tylko i wyłącznie na koncerty, kupują ich chociażby produkty, czy są z tego znani. Czas od czasu korzystają z ich noclegów, które też również są dostępne w ich obiekcie i robią w ten sposób właśnie taką niesztampową promocję. Bazujcie na tym, co jest lokalne, bazujcie na tym, co jest w Waszej okolicy. Nie trzeba robić nie wiadomo, nie trzeba mieć nie wiadomo jakich środków, żeby zrobić coś fajnego. Bazujcie na tym, co możecie zrobić dla lokalnych mieszkańców, dla lokalnego potencjału. Współpracujcie i sieciujcie się, bo to jest naprawdę ważne. Im szersza oferta, tym większy później może być marketing wspólny. Jeśli Wy będziecie wspólnie promować jedność, to wtedy każdy będzie robił to samo i ten marketing będzie niósł się do każdego indywidualnego odbiorcy, który Was obserwuje, który do Was przyjeżdża. Działajcie i nie bójcie się. Z racji tego, że nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękujemy za spędzony czas, za dzisiejsze spotkanie i mamy nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Wszystkiego dobrego i dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia.